Bardzo proszę, żeby każdy z panów, może nawet poprzez powstanie, przedstawił się, powiedział, jaką partię reprezentuje i co aktualnie robi. Nie ma wreszcie, zacznijmy może od pana, proszę bardzo. Dobrze, to ja nazywam się Adam Kądziela, kandyduję z Komitetu Wyborczego Nowoczesnej Ryszarda Petru, jestem ostatni na liście w Warszawie. Obecnie zajmuję się głównie kampanią, ale też działam w organizacjach pozarządowych, działam w Forum Młodych przy Konfederacji Lewiatan, to jest konfederacja zrzeszająca pracodawców, blisko 4000 pracodawców. Działam również w Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, tam koordynowałem projekt związany właśnie z przedsiębiorczością, między innymi w szkołach ponadgimnazjalnych. No i współpracuję również z ośrodkami typu Think Tank, ale także z Fundacją Konrada Adenauera. To tak w skrócie o mnie. I jestem absolwentem pierwszego stopnia politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Tyle o mnie. A, jestem najmłodszy spośród dzisiejszych kandydatów. Ja też stary nie jestem, ja mam 26 lat. Piotr Kołomycki, reprezentuję Komitet Platformy Obywatelskiej. Jestem szefem gabinetu politycznego profesora Dariusza Rosatiego. Pracujemy razem w Parlamencie Europejskim. Współpracuję również z Radą Europy. Ostatnio byłem z cyklem wykładów w Bośni i Hercegowinie, które dotyczyły radykalizacji społeczeństw demokratycznych w Europie. Działałem społecznie przez bardzo długo w Polskim Stowarzyszeniu Prointegracyjnym Europa. Jestem euroentuzjastą od początku do końca. Byłem przedsiębiorcą, miałem własną firmę. Byłem menadżerem jednego z polskich, warszawskich klubów muzycznych, także doświadczenia z sektora prywatnego i publicznego już mam, mimo młodego wieku, 26 lat. Kończyłem dyplomację na Collegium Civitas, również studiowałem psychologię w zarządzaniu na Uniwersytecie, na Akademii Leona Koźmińskiego. Teraz startujemy wspólnie z kolegami w szrankach wyborczych do polskiego Sejmu. Dziękuję bardzo. Nazywam się Jacek Ozdoba, jestem warszawskim radnym, radnym dzielnicy Mokotów, samorządowcem, jednym z najbliższych współpracowników przewodniczącego klubu parlamentarnego ministra Jarosława Gowina. Ja reprezentuję Komitet Prawa i Sprawiedliwości, ale na listach Prawa i Sprawiedliwości są też koalicjanci. Ja jestem jednym z założycieli i członków zarządu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy, czyli partii, która wspiera wolny rynek i jest zwolennikiem aktywności obywatelskiej. Na listach Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie jestem najmłodszym kandydatem. Dziękuję. Ja się nazywam Mateusz Duda, reprezentuję Komitet z Zjednoczonej Lewicy. Ja jestem z Partii Zieloni. Chyba mogę powiedzieć, że jestem najstarszy. Tak mi się wydaje, bo mam już 30 lat. Zajmowałem się, tak naprawdę z polityką zajmuję się od całkiem niedawna, zajmowałem się głównie organizacją różnych eventów, spotkań, to zawodowo. Z wykształcenia jestem magistrem politologii, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz skończyłem studia podyplomowe na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Zajmowałem się też, a propos takich działań niezawodowych, zajmuję się też hobbystycznie, może to trudno powiedzieć, ale budownictwem pasywnym. To jest jakby moje hobby i moja pasja. Dzień dobry, Paweł Włóczański. Jako jedyny tutaj z naszych kandydatów nie jestem z żadnej partii, ponieważ jestem z Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz15. Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, obecnie pracuję w biznesie, także jestem tutaj, działalność polityczna jest działalnością dodatkową. W biznesie pracuję w inwestycjach w energetyce, w inwestycjach infrastrukturalnych, gdzie doradzamy funduszom private equity. To są fundusze, które właśnie prywatny kapitał, który inwestuje w wielkie przedsięwzięcia w Polsce. W polityce znalazłem się z uwagi na działalność na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Od 3 lat jestem w tym temacie zaangażowany. Także dziękuję. A ja się już oczywiście z Państwem pożegnam. Przypominam prowadzącym o wielkim księdze gości, żeby o tym nie zapomnieli. No i zostawiam Państwa sam na sam. Do widzenia. No, także zaczynamy tą debatę. I pierwszego pytania, jak zacznie. Jak powiedział kiedyś Benjamin Franklin, na świecie są dwie rzeczy pewne. Śmierć i podatki, dokładnie. No dzisiaj oczywiście o tym drugim. No i jak według Państwa powinien wyglądać polski system podatkowy? Bo jak na razie raczej jest dość trudny.
Jak zaczynamy? Może od pana. Może od pana. A jeżeli chodzi o system podatkowy, to nie ma nic. Nie, Dobrze. Więc jeżeli chodzi o system podatkowy, to najważniejsze jest, żeby wszyscy płacili równo podatki. Na takiej zasadzie, że nie ma uprzywilejowania, jeżeli chodzi, że małe i średnie przedsiębiorstwa muszą płacić, ponieważ nie mają środków na doradców i na różnych doradców podatkowych czy księgowych, żeby to wszystko tak zoptymalizowali, żeby tego podatku nie płacić. A wielkie korporacje, które w końcu mogą na to pozwolić, mogą znaleźć kruszki w systemie prawnym, w którym politycy właśnie, jak wiemy, jakość prawa jest bardzo kiepska, więc te zawsze jakieś kruszki się znajdą, żeby tych podatków nie płacić. Więc to, co my proponujemy, to nie wchodzić w tą całą księgowość, optymalizację podatkową, tylko powiedzieć, że jeżeli masz przychód, to płacisz podatek. Po prostu. Każdy, kto osiąga przychód, płaci 1% podatku, to jest podatek obrotowy. Prowadzisz działalność w Polsce, płacisz podatek. Obecnie to jest tak, że możesz mieć przychód, ale możecie sobie zawyżyć koszty. Jak zawyżycie koszty, to jest to tak zwany CIT. CIT to jest podatek dochodowy, więc jak zawyżacie koszty, to wychodzi wam dochód zero i podatku macie zero. Co my postulujemy? Podatek obrotowy od przychodów, prowadzicie działalność w Polsce, płacicie w Polsce podatki. Podatki. To jest trudny temat tak naprawdę na dwie minuty, no ale chodzi o to, że państwo powinno spełniać jakieś posługi wobec obywateli, czyli wobec nas. I jako takie ma wobec nas obowiązki. No my w końcu jesteśmy suwerenem, a nie nikt inny, nie partie, nie prezydenci, nie posłowie, nikt inny, tylko my. I teraz pytanie fundamentalne i zasadnicze. Możemy się tutaj zastanawiać, czy ma być, jakie mają być składki, no ale też trochę tak, ja przynajmniej tak uważam, że państwo jest tak, jak ktoś się potknie na ulicy i ktoś do niego podejdzie, wyciągnie do niego dłoń i go podniesie. I moim zdaniem państwo powinno się tak zachowywać. Podatki są drogą do tego, żeby ono mogło to robić. Jeżeli ktoś zarabia więcej, to stać go na płacenie wyższych podatków. Bo zaczynamy żyć w czasach, gdzie być znaczy mieć. Mieć znaczy być. A to nie do końca tak jest naszym zdaniem, zdaniem Zjednoczonej Lewicy i w szczególności Partii Zielonych. I wydaje nam się, w naszym programie jest to, że picie, no ta powinna być jeszcze wyższa stawka, jak już mamy takich konkretów przechodzić, to powinna być wyższa stawka dla najlepiej zarabiających, a to, co powiedział pan Paweł, dziękuję pan Paweł, to jest prawda, no gdzieś ta optymalizacja podatkowa i wyprowadzanie przez międzynarodowe korporacje zysków z Polski, no jest pewnym problemem i też chcielibyśmy, żeby to się skończyło, chcielibyśmy, żeby dochód generowany w Polsce zostawał w podatkach w Polsce. No i to chyba tak dwie minuty wszystko. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o kwestię podatkową, to oczywiście podatki to jest rzecz, która jest przeszkadzająca w funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz obywateli, więc powinniśmy się starać, żeby były jak najniższe, ponieważ one utrudniają rozwój rynku. Więc na pewno powinniśmy obniżyć sferę podatkową wszyscy powinni się po prostu płacić równy poziom podatkowy. Oczywiście nie da się całkowicie znieść podatków, no bo z czegoś sfera państwowa musi zostać utrzymana, tak? Odniosę się do wypowiedzi merytorycznej kolegi. Jesteśmy przeciwni, jeżeli mówimy o Polsce Razem, która jest partią wolnorynkową, rozwiązaniu, że każemy tak naprawdę osoby, które sobie lepiej radzą. Znaczy, jeżeli płacimy podatki, to wszyscy powinniśmy płacić równo, a nie tak, że ktoś po prostu lepiej zarabia, to jest karany tym, że będzie płacił większe podatki. To jest jakiś absurd kompletny. Na pewno przy kadencji powinniśmy się zastanowić nad wprowadzeniem podatku obrotowego od sklepów wielkopowierzchniowych, dlatego że w tej chwili wielkie koncerny wyprowadzają pieniądze za granicę, ukrywając swój zysk w ten sposób, a więc nie płacąc w Polsce podatków. Wygląda to w ten sposób, że polski przedsiębiorca proporcjonalnie potrafi płacić wyższą stopę podatkową, czyli większą kwotę oddając na rzecz państwa, niż sklepy, które korzystają z tego, że są u nas na rynku. Co jest taką swoistą patologią i należy to na pewno wprowadzić. Więc generalnie co do zasady podatki powinniśmy jak najbardziej zmniejszać,
I druga sfera, system podatkowy, system prawa podatkowego powinien być prosty. W tej chwili to są duże tomy, ciągłe rozporządzenia, ciągła nowelizacja, która powoduje to, że obywatele są zagubieni i nie wiedzą, jaki poziom powinni, ile tak naprawdę powinni zapłacić, a urzędy skarbowe zamiast zajmować się rzeczywistą kontrolą, tak naprawdę blokują rozwój przedsiębiorców, a szczególnie małych przedsiębiorców, bo w tej chwili w Polsce zabija się małą przedsiębiorczość, a nie udostępnia się, jakby nie dodaje się tlenu dla, znaczy nie udostępnia im się normalnie funkcjonowania na rynku, wspomagając wielkich gigantów na rynku, którzy po prostu sobie potrafią poradzić w tym skomplikowanym systemie dzięki swoim prawnikom i całym sztabom ludzi, którzy no, zawodowo zajmują się obchodzeniem prawa podatkowego. Finanse publiczne i gospodarka to jest system naczyń połączonych i dyskutując o podatkach nie można tego traktować w sposób wyrwany z kontekstu. To się wiąże też z wysokością wynagrodzeń w Polsce i z funkcjonowaniem na rynku pracy. Podatki generalnie należy obniżać. Nie można ich obniżyć zbyt znacznie oczywiście, żeby nie doprowadzić do niewydolności systemu finansów publicznych, ale też trzeba je obniżać z rozwagą. Mieliśmy jako Platforma na sztandarach kilka lat temu hasło o obniżeniu podatków i była wola, żeby to zrobić. Nie udało się tego wprowadzić z prostej przyczyny. Trafiliśmy na bardzo krytyczny moment w gospodarce światowej, największy kryzys gospodarczy finansowy ostatnich lat i z punktu widzenia długoczasowego obniżka podatków miała jak najbardziej sens. Niestety byliśmy objęci procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską, zbliżyliśmy się niebezpiecznie do konstytucyjnego progu ostrożnościowego, przez co nagłe zmalenie wpływów do budżetu mogłoby skutkować zapaścią finansową. Stąd był wzrost podatkowy. Teraz, kiedy zdjęto z nas procedurę nadmiernego deficytu, oddaliśmy się od konstytucyjnego progu, pojawia się moment, kiedy możemy racjonalnie, z racjonalnych pobudek, podatki obniżyć. Także obniżenie VAT-u to jest punkt pierwszy. Druga sprawa to jest pełne wsparcie dla sektora małych i mikroprzedsiębiorstw, które napędzają polską gospodarkę. Uważam, że tego typu firmy jednoosobowe przede wszystkim powinny mieć ulgi podatkowe, zwolnienia podatkowe również, tak aby koszt funkcjonowania tych firm był jak najniższy. W Niemczech przykładowo roczny zysk firm jednoosobowych to jest ponad 600 miliardów euro. Nam jeszcze daleko do tego, ale jeśli pójdziemy w tym kierunku, zaczniemy zachęcać ludzi do takiej pracy, to będzie to na pewno krok w kierunku rozwoju, a nie hamowania polskiej gospodarki. Kwestia podatków łączy się też z naszą flagową propozycją, to jest jednolitym kontraktem. Chcemy przejąć na rzecz budżetu państwa składki NFZ i ZUS, dzięki czemu koszt dla pracodawcy, pracownika będzie niższy, przy jednoczesnym wzrostu wynagrodzenia w kwocie netto. To napędzi konsumpcję, będzie więcej pieniędzy nam zostanie w kieszeni, będziemy mogli wydawać, gospodarka tylko i wyłącznie na tym zyska. Umowy cywilnoprawne, tak przez wielu znienawidzone, zostaną zachowane w drobnym stopniu. Chodzi o wyeliminowanie patologii, która polega na nadużywaniu ich. Zostaną one zachowane na kontrakty krótkoterminowe i dla emerytów i studentów. Teraz ja. Naszym zdaniem system podatkowy przede wszystkim powinien być prosty, zrozumiały, no i sprawiedliwy, ale sprawiedliwy nie w sposób taki, jak rozumie to Zjednoczona Lewica, czyli że najbogatsi płacą najwięcej, tylko że każdy płaci taką samą skalę podatkową, co i tak w efekcie przyczyni się do tego, że każdy, kto odprowadzi podatek od 100 tysięcy 16%, zapłaci więcej tego podatku niż osoba, która odprowadzi od 10 tysięcy 16%. Więc to jest prosta matematyka, dlatego proponujemy 3 razy 16. 16% CIT, 16% PIT i 16% VAT. Praktycznie dzięki temu, że na czele Nowoczesnej stoi ekonomista, to wiemy, że to się bilansuje. 3 razy 15 obiecywała Platforma, jak przejmowała stery, to było w 2007 roku, kiedy jeszcze nie było tego kryzysu, o którym wspomniał Piotr, i nie wprowadzono stawki 3 razy 15, więc nie wiem, czy to jest wiarygodne zapowiedzi obniżenia VAT-u, czy jednolitego kontraktu i tym podobnych obietnic, ale 3 razy 16, czyli VAT z jednolitą stawką, bo dziś mamy 3 progi, jeśli chodzi o VAT, 5, 8 i 23. Notabene z zarządu Platformy wzrósł ten VAT drugi stopień z 7 do 8%, z 22 do
23. I teraz bardzo często pojawia się w dyskusji temat tego, że podwyżka 8% VAT-u do 16% VAT-u spowoduje to, że wszystkie produkty zdrożeją. To jest nieprawda, to jest mit. Oczywiście część produktów spożywczych będzie droższa, ale dzięki temu, że większość produktów jest opodatkowana na 23%, meble, buty, książki, zeszyty, gazety, faktycznie większość produktów, które dostajemy w sklepach, jest opodatkowana na 23%. Ten preferencyjny 8% i 5% VAT jest na produkty związane z żywnością, ale dzięki temu, że inne produkty będą tańsze, to produkcja żywności również będzie tańsza, więc to odnośnie VAT-u. Z VAT-em jest też związany problem taki, że VAT jest nieprzejrzysty, bo jeżeli przedsiębiorca dostaje 3 skale podatkowe i nie wie, czy za mleko z kawą ma zapłacić 8, czy ma odprowadzić VAT 8 czy 23%, czy za samo mleko, czy za samą kawę zapłaci 8 czy 23%, czy kawa jest podana, czy kawa nie jest podana, czy kawa jest na wynos, czy kawa jest w zestawie z ciastkiem. To są paradoksy, które trzeba ukrócić, bo tam ucieka najwięcej pieniędzy i na tym polega uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o VAT. PIT to zmniejszenie podatku do 16%, co każdy odczuje w swojej kieszeni, ale przy jednoczesnym, żeby się właśnie bilansowało to, żeby nie była duża strata dla budżetu, ze zrezygnowaniem ze wszystkich ulg, które dziś otrzymują. Bo dziś mamy niewydolny system ulg, bo jak wasi rodzice w większości dostają jakiś zwrot za to, że posiadają dziecko, zwrot za internet, jest bardzo dużo zwrotów, to bardzo często jest tak, że zwrot dostają sobie najbogatsze. A system podatkowy to nie jest system polityki społecznej. System polityki społecznej to jest oddzielny system, na który właśnie mają pójść pieniądze, dzięki szczelnemu systemowi VAT-owskiemu, no i dzięki 3x16. No i ostatni to jest PIT, czyli ten podatek, który odprowadzają CIT, czyli ten, który odprowadzają przedsiębiorcy. Jeśli CIT zmniejszymy z 19 do 16%, to przedsiębiorcy będą chętnie inwestowali w kapitał ludzki, chętnie będą podejmowali te inwestycje, no i to też może się przełożyć na wzrost wynagrodzeń. Więc 3x16, jeśli chodzi o system podatkowy. Dziękujemy bardzo za jeśli nie mają Państwo żadnego... Może tak na sekundę, bo czuję się wywołany do odpowiedzi, bo zostałem Zjednoczona Lewica dwa razy została wymieniona tutaj w wypowiedziach. Ja chciałbym się do tego, co kolega z komitetu pana Petru powiedział, o tych 100 tysiącach i 10 tysiącach. Wydaje mi się, że taką ważną kwestią, że jak weźmiemy 16% ze 100 tysięcy i 16% z 10 tysięcy, to jednak tym osobom, które żyją za 100 tysięcy, zostaje dużo więcej środków do życia, a tym, którzy zostają, dostają 10 tysięcy i dostają 16% stawkę PIT-u, zostaje im znacząco mniej. Chodzi o to, że... A to niesprawiedliwe, bo mówimy o 16%, ale on i tak odprowadza 16 tysięcy ze 100 tysięcy, a ten odprowadza 1600 z 10 tysięcy, więc to jest 10 razy mniej. Poza tym zachęca się do uciekania do innych ewentualnych sfer ekonomicznych, które są bardziej przyjazne. Mam takie pytanie organizacyjne, czy debata między nami kandydatami jest planowana na późniejszy czas, czy... Będzie można skomentować i prosiliśmy też o krótkie komentarze. Nie, no to jest teraz... Nie chciałbym wchodzić. I taki wiadomo, że to jest kwestia tego, czy każdemu według potrzeb, czy każdemu według zasług, czy każdemu według innych rzeczy. Ja tylko mówię o tym, że państwo powinno spełniać, jak to też pytamy, czy model skandynawski jest okej. Okay. Jeżeli mówimy, że model skandynawski jest okej, okay, no to możemy wejść w tą filozofię. To już jest jakby kwestia filozofii, kwestia tego, czego oczekujemy od podatków, jaką mają pełnić funkcję. A ja nie uważam, że posiadanie 3 samochodów jest super, jak można posiadać jeden. Przepraszam, na wolnym rynku ktokolwiek może kontrolować, bo rozumiem, że mamy wolny ustrój, tak? Bo tak by pan to chciał widzieć pewnie, mam nadzieję przynajmniej, ale znaczy, że czy ktokolwiek, jeżeli pracuje, to nie może mieć 3-4 samochodów, to jest absurd. Tak, w takim systemie funkcjonują dzisiaj kraje typu Białoruś, Korea Północna, Kuba, czyli kraje nawiązujące do skrajnie lewicowych poglądów. Mówimy o krajach skandynawskich. No ale w krajach skandynawskich nie absolutnie, bo wiadomo, że poziom podatkowy jest wysoki, w związku z tym, że jest wysoki poziom socjalny. Ale te kraje po prostu wypracowały sobie na przestrzeni lat zupełnie inny model funkcjonowania społeczeństwa. Tam u nas jest taka tendencja, że jeżeli dajemy możliwość finansową pomoc ludziom, to lepiej dać im wędkę niż pieniądze, bo pieniądze powodują tak naprawdę taki efekt bardziej negatywny. Swoją drogą ciekawe, jak mówisz
potem, że wędka, a nie ryby, to dlaczego Andrzej Duda bardzo się dodają 500 zł zamiast dawać wędkę? A to jest zupełnie co innego. To wynika z tego, że obecna sytuacja demograficzna w Polsce jest bardzo ciężka. Nasz poziom demograficzny, wskaźnik dzietności spadł poniżej 2,1, czyli poniżej zastępowalności pokoleń. Czyli tak jak tu siedzimy, jeszcze 15-20 lat temu ta klasa wyglądałaby prawie dwa razy więcej nas by było. Ludzi, którzy za parę lat będą wchodzili na rynek, tak? Na rynek, gdzie będą utrzymywali naszych rodziców, naszych dziadków byśmy utrzymywali. I w tej chwili, jeżeli nas jest mniej, to armia emerytów jest coraz większa. I z roku na rok wpływy do systemu emerytalnego są po prostu mniejsze. I jest taka jedna złota zasada, że każda polityka, która pomaga wychować wychowywać i posiadać dzieci, to jest taka długofalowa inwestycja, a stopą zwrotu jest dobrobyt przyszłych pokoleń. I to jest krótka filozofia. Jeżeli rzeczywiście nie pomożemy, pytanie, czy rzeczywiście rozwiązanie finansowe jest właściwe, ale wydaje się, że dzisiaj zdecydowanie rodzice lepiej wiedzą, co tak naprawdę dzieci potrzebują i to, co oni potrzebują, żeby stworzyć lepsze warunki dla funkcjonowania prawidłowej rodziny. Więc to jest nasze największe wyzwanie, bo w tej chwili naszym zagrożeniem dla krajów europejskich, tak naprawdę dla krajów zachodniej Europy i też Stanów Zjednoczonych, jest pytanie demograficzne, a nie pytanie, czy zagrożeniem są wojny, czy nie wojny. Dlatego, że demografia to jest takie wyzwanie na parę lat. Jeżeli to tego nie... tematu, tak. No tak, ale to jest bardzo kluczowe do kwestii tej, co tu powiedział kolega z Nowoczesnej. Ja bym chciał się odnieść jeszcze ogólnie do tego, o czym mówimy. Wszyscy z nas mamy rozmaite poglądy na kwestie ekonomiczno-gospodarcze. W niektórych tak zbieżne, w innych mocno rozbieżne, ale zawsze musimy pamiętać, że czasem to, co chcemy zrobić i wprowadzić, po na przykład wygranych wyborach zderza się z rzeczywistością. I to nie jest tak w przypadku jakiegokolwiek ugrupowania politycznego, miejmy nadzieję przynajmniej, że wszyscy obiecują gruszki na wierzbie. No może to 500 zł na każde dziecko, to wymyka się trochę temu, o czym mówię. Natomiast musimy pamiętać, że czasem mimo woli wprowadzenia czegoś okazuje się, że system jest na tyle w danym momencie ograniczony albo znajdujemy się w takich warunkach geopolitycznych albo gospodarczych, że danego mechanizmu nie da się w danej chwili wprowadzić, co nie oznacza, że nie chcemy tego robić. To powinna przyświecać w kwestii wszystkich spraw. Po co to obiecujecie, jak nie wiecie? My nic nie obiecujemy, my mówimy, co chcemy zrobić. I będziemy robić wszystko, żeby to wprowadzić. Nie przerywałem. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Tutaj wszystkie te cztery ugrupowania, partie mówią: PiS 500 zł, pomożemy w demografii, w to już nawet nie chcę wnikać, PO ulgi podatkowe, Nowoczesna tutaj mówi, że 16%, każdy wam daje jakieś liczby i tutaj przed chwileczką pan z PO potwierdził, że my nie wiemy naprawdę, czy to będzie można zrealizować. Naszym głównym postulatem jest od tego... brak programu. Przepraszam. Naszym głównym postulatem jest, żeby oddać państwo obywatelom. Niech państwo się odczepi od obywateli. Niech nie pomaga ulgami, bo ulgi to jest zatrudnianie nowych urzędników i płacenie nowym urzędnikom. Wymyślanie postulatów 16, 3 razy 16, tak jak 3 razy 15, niewiele się różni i dokładnie widzimy. O, jest to, duża różnica. Widzimy dokładnie, to jest. Niech państwo odczepi się od obywateli. Obywatele wiedzą dokładnie, co czy mają... Anarchia, czy podtek? Dobrze, dajmy dokończyć. Obywatele sobie doskonale potrafią zbilansować budżet, od pierwszego do pierwszego potrafią tak zrobić, żeby wyżyć, więc jeżeli państwo nie będzie im przeszkadzało, to gospodarka będzie się rozwijała. I każdy musi być sprawiedliwie opodatkowany. Na końcu będzie można zadać pytanie. Ja myślę, że można zakończyć ten etap na to, że finanse publiczne i gospodarka to nie jest gospodarstwo domowe. A budżet nie jest długi. Okej. No to przechodzimy troszkę na inny temat tym razem. Chcę się oczywiście coś tego było gorąco ostatnio. I uchodźcy, no to jest tego niczego. Niedawno Unia Europejska zdecydowała wypowiedzieć ponad 160 tysięcy uchodźców między krajami członkowskimi. I jak uważają państwo, no, czy uchodźcy powinni zostać w jakiś sposób podzieleni jakoś porówno, czy względem powierzchni, czy gospodarki? No bo nie chcemy przecież, żeby żaden człowiek nie był więziony na żadnym terenie państwa, na które na przykład nie chce jechać. Bo są tacy, którzy na przykład chcą pojechać do Niemiec, albo chcą pojechać do Polski, czy gdzieś indziej, a
a mówi się o tym właśnie, żeby wszystkich porówno podzielić i oddać każdemu państwu i w tym momencie co dalej? Może jeszcze nie znaleźć zjawis. Tak, zaraz usłyszycie o tym, że trzeba rozgraniczyć, kto jest uchodźcą, kto jest imigrantem ekonomicznym. Tak, jakby to jest ich kraj, jak Niemcy czy Szwecja, Szwecja mogą zostać się zalane. Tak? Dokładnie, więc znaczy problem mają Niemcy, ma Szwecja, ma Francja. My nie mamy większego problemu, przynajmniej my tak uważamy, że nawet jeśli będziemy chcieli przyjąć większą liczbę uchodźców, czy nawet imigrantów ekonomicznych, to i tak nam to nie grozi, dlatego że imigranci ekonomiczni będą uciekać do krajów bogatszych. Dziś Polska nie jest najbogatszym krajem Unii Europejskiej, jak wiecie. A jeśli uchodźcy będą rzeczywiście potrzebowali tej pomocy, no to są służby publiczne, jest pomoc społeczna, która już zaoferowała pomoc, już jest Caritas, który oferuje tą pomoc uchodźcom. Więc to nie uważam, że to jest dla Polski duży problem, aczkolwiek powinniśmy być solidarni z Unią Europejską i zgodzić się na kwoty proponowane przez Unię, nawet jeśli ci uchodźcy uciekną prędzej czy później do Niemiec czy na Zachód, nie będziemy przecież nikogo na siłę trzymać, to powinniśmy być solidarni z Unią Europejską, prowadzić spójną politykę w tym zakresie, dlatego że niedługo możemy mieć problem z uchodźcami z Ukrainy. No właśnie, czy tak ludzie się powinny zatrzymywać na naszym terenie, że tak powiem, na siłę? No bo granice wewnętrzne nie są otwarte, więc kto sprawdzi to, czy dany uchodźca... No właśnie, tylko że jedyna Unia nam proponuje jakieś liczby, żeby przyjąć jakąś określoną liczbę uchodźców, a później... Ja uważam, że... My przyjmujemy, a później oni sobie wyjeżdżają bez żadnego problemu. My już dawno już mówimy o tym, że powinniśmy się zgodzić na kwotę proponowaną przez Unię Europejską, bo bez względu na to, na jaką kwotę się zgodzimy, nawet jeśli to będzie 10 tysięcy, czy nawet 16 tysięcy, to wyobraźmy sobie, że mamy 16 województw. To jest na jedno województwo 1000 osób. Jakie to stanowi zagrożenie dla Polaków? 1000 osób na jedno województwo. Jesteśmy w stanie ich tak rozmieścić, by to nie stanowiło zagrożenie, nawet jeśli oni w mniemaniu Polaków stanowią jakieś zagrożenie. Powinniśmy prowadzić spójną politykę z Unią Europejską, no bo później będziemy mieli również problem. Ja uważam, że w ogóle gra, jeśli chodzi o imigrantów, to nie jest gra o to, czy powinniśmy przyjmować imigrantów, czy jest ich za dużo, za mało, tylko jest gra o to, czy jaką Polska powinna mieć rolę w Unii Europejskiej, czyli chodzi o naszą suwerenność, czy my powinniśmy integrować się z Unią Europejską, przyjmować stanowisko, bo polityka to gra zespołowa, więc jeżeli się zdecydowaliśmy na członkostwo w Unii, to powinniśmy prowadzić spójną politykę, również imigracyjną, czy powinniśmy być autonomiczni i mówić twardo nie, weto i wtedy słuchać tak jak Unia Europejska, my będziemy potrzebować pomocy, tak Unia Europejska powie nie, my też stawiamy weto. To jest nasze stanowisko. Kwestia imigrantów dotyka bardzo takiej skomplikowanej sfery społecznej. Bardzo często Polacy, ale nie tylko, są negatywnie nastawieni z założenia, po prostu obawiają i mają też prawo się obawiać, ale musimy pamiętać o dwóch zasadniczych elementach. To też są ludzie, to jest punkt pierwszy, nie możemy im powiedzieć nie na razie. Macie problem u siebie, mordują wam rodzinę, tracicie całe majątki, radźcie sobie sami. No bo tutaj jakby relacją do bliźniego trzeba jakąkolwiek się wykazać. To jest punkt pierwszy. Jakby ponad polityką musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Punkt drugi to jest solidarność z Unią Europejską. Nie możemy prowadzić negocjacji, w ogóle negocjacji się nie prowadzi w sposób taki, jak to prezentuje Orban, czy jeszcze wcześniej, jak to prezentował Tsipras. Chodzi o wykazanie pewnej solidarności. Na kwoty się nie zgodziliśmy, nikt nie ma prawa nam narzucać określonych kwot. Wynegocjowaliśmy 7 tysięcy osób, które przyjmiemy. Unia nam tego nie narzuciła. To jest efekt długich i bardzo trudnych zresztą negocjacji, które podjęliśmy, ale dzięki temu wykazaliśmy się solidarnością wobec państw Unii Europejskiej, czego nie zrobiła Słowacja, czego nie zrobili Czesi, czego przede wszystkim nie zrobił Viktor Orban. Oni, jeśli chodzi o myślenie długofalowe i dalsze negocjacje w rozmaitych sprawach na poziomie Parlamentu Europejskiego, stracili duże pole do manewru. Są na straconej pozycji, bo państwa będą, przedstawiciele państw będą pamiętali. Mieliśmy problem, wystawili nas do wiatru. Nie możemy też mówić o zdradzeniu Grupy Wyszehradzkiej. Miałem przyjemność wielokrotnie reprezentować Polskę i Grupę Wyszehradzką na tej arenie. To jest sojusz sztuczny. Nie ma de facto sojuszu Wyszehrada. Już bajki o silnym sojuszu Wyszehrady to naprawdę są kompletne brednie. To funkcjonuje na poziomie inicjatyw obywatelskich i na przykład właśnie w ramach współpracy Rady Unii Europejskiej. Ale stosunki międzypaństwowe dużo lepiej nam się współpracuje w ramach Trójkąta Weimarskiego i też tutaj powinien iść nacisk. A Trójkąt Weimarski ma problem z uchodźcami. W jakim stopniu musimy w tym partycypować? Także decyzja o nieprzyjęciu
konkretnej ilości, tylko negocjowaniu tej sumy uchodźców była właściwa. Pod tym kątem, że raz, wykazaliśmy pewną solidarność i z uchodźcami, dwa, przede wszystkim z Unią Europejską, z którą współpracujemy i powinniśmy zacieśniać te relacje. Bardzo bym prosił o akumulowanie czasu. No na pewno kwestia fali uchodźców jest problematyczna. W tej chwili jesteśmy świadkami swoistej wędrówki ludów. Znaczy, przez około 150-200 lat nie mieliśmy tak dużej masy przemieszczających się, przepraszam, może masa to takie złe określenie, ale przemieszczających się ludności. I tym bardziej, że to są ludzie, którzy są kompletnie odmienni od nas kulturowo. Znaczy, istnieją za tym pewne naturalne spory, które mogą wyniknąć, jeżeli rzeczywiście pojawią się w krajach Europy Zachodniej, wynikające chociażby nawet z podejścia do kobiet. Proszę pamiętać, że muzułmanie nie uznają czegoś takiego jak prawa kobiet, tak? Znaczy, kobiety według nich kompletnie nie są osobami, które należy się szacunek czy podstawy prawne do funkcjonowania, więc to na pewno będzie tworzyło swoistą konfliktowość. Europa stoi przed największym wyzwaniem w XXI wieku, jeżeli chodzi też o demografię, o której już mówiłem, ale i o kwestie imigracyjne. Należy sobie odpowiedzieć, czy w sytuacji konfliktu za naszą wschodnią granicą, najbliżej czy Ukraina-Rosja, nie powinniśmy rozważyć przyjęcia obywateli, na pewno w pierwszej kolejności polskich, którzy zostali wywiezieni przez system, przez Związek Radziecki, a myśmy o nich tak naprawdę zapomnieli, bo co prawda w debacie publicznej mówi się o tym, że Polacy na wschodzie powinni wrócić, ale jednak nic się tym większego nie zrobiło do tej pory, a w tej chwili temat, i znowu poruszam, dobrze, wracam szybko do tematu. Ja uważam, że generalnie muzułmanie, nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy przyjmowali dużą falę muzułmanów do naszego kraju z powodu kompletnej odmienności kulturowej i nieposzanowania naszych zasad. Znaczy, może pojawić się ten problem, który pojawił się w krajach skandynawskich czy we Francji, gdzie zaczęto dyktować, że kobiety w burkach czy krzyż na sali jest problematyczny. Oczywiście temat krzyża to jest tak delikatny temat i większość z Was się może na nie zgadzać, ale chodzi o po prostu o poszanowanie wszystkich możliwych religii. My szanujemy wszystkich, pytanie, czy oni będą nas szanowali. Oczywiście ta grupa, która została w tej chwili zaproponowana, jest to bardzo mała skala. Pytanie, czy za tym nie będzie następnej skali imigrantów i uchodźców ekonomicznych. Viktor Orban przewiduje, że do Europy może dotrzeć w ciągu 5 lat około 35 milionów imigrantów i uchodźców, co jest olbrzymią skalą i tak naprawdę nie wiemy, jak sobie możemy z tym poradzić. Europa jest przed największym wyzwaniem i musimy wszyscy usiąść do stołu, a na pewno to, co kolega powiedział o tej Grupie Wyszehradzkiej, reanimowanie Grupy Wyszehradzkiej, która by miała większą siłę na arenie międzynarodowej, spowodowałoby silniejszy głos w Europie Polski. Poproszę pamiętać, że inną sytuację mają kraje zachodnie i wschodnie. My powinniśmy być głosem Europy Wschodniej i powinniśmy dbać o to, żeby polski interes był jak najbardziej w Europie zaznaczony, jako kraj, który jest silny i dumny. Tyle do powiedzenia tak mało czasu. Mówienie muzułmanie, tak generalizując, no jest moim zdaniem bardzo krzywdzące, bo mówimy o krajach od Maroka do Malezji. To jest kawał świata. Mówimy o szyitach, wahabitach, sunitach i tak dalej, i tak dalej. Jakby to, co kolega powiedział, że ten współczynnik dzietności spadł poniżej 2,1. A od 2004 roku Polska straciła 2 miliony obywateli, wyjechali. To jest duży ruch ludnościowy. To jest duży ruch ludnościowy i czymś tych ludzi, nawet jeżeli wrócimy do dużej dzietności w Polsce, czyli kobiety będą rodziły dużo dzieci, to i tak tych strat, które ponieśliśmy na rzecz emigracji zarobkowej, czysto zarobkowej do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, przez lata nie zbalansujemy. Czymś musimy zbalansować tych ludzi. Jeżeli ktoś chce do nas przyjechać, to już jest kwestia tego, o czym koledzy wcześniej mówili, czy oni chcą tu być, czy nie chcą tu być, ale wydaje mi się, że jakby problemy jakieś takie, takiego islamu walczącego, dżihadystycznego, można go tak bardzo kolokwialnie nazwać, no to są problemy, to są zagrożenia. Ale z drugiej strony jeden z największych zamachów terrorystycznych w Europie został przeprowadzony w Norwegii przez Breivika,
który był prawicowym i nacjonalistycznym terrorystą, a nie islamistycznym. Więc jakby zagrożenia, jakby mówienie o tych zagrożeniach, jakby to jest dla mnie lekka przesada, w sensie gdzieś mówienie też o jakiejś tam polityce jagiellońskiej, Grupie Wyszehradzkiej, no gdzieś szczyciliśmy się tym i szczycimy się tym, że Polska była krajem tolerancyjnym, Polska była krajem bez stosów, Polska była krajem, gdzie w Białymstoku dalej stoją używane meczety. I no powiedzmy sobie szczerze, możemy mieć przywiązanie do jakichś zasad, dlaczego nie do tych najlepszych, nie do tych z okresu Złotego Polskiego wieku. Nam się wydaje, że powinniśmy przyjąć tak naprawdę imigrantów z jednej zasadniczego punktu widzenia, brakuje nam obywateli. A jeżeli ktoś nie będzie pracował, nie mamy tu jakiegoś takich, to się koledzy ze mną zgodzą, socjal w Polsce nie jest jakiś gigantyczny, więc jeżeli oni zaczną pracować, to wydaje mi się, że to jest jakiś powód, żeby to, co nas czeka, czyli katastrofa systemów emerytalnych, bo to nas czeka, prędzej czy później to 100 miliardów z OFE wzięte, gdzieś się zemści, prędzej czy później. Więc wydaje mi się, że przyjęcie imigrantów jest jakby absolutnie słuszne i nie wydaje mi się, że jakby te zagrożenia, to nakręcanie się na to, że burki, że brodaci faceci, że rzucanie kamieniami w kobiety w dekoltach i tak dalej, i tak dalej. No jak nie spróbujemy, to nie zobaczymy. Więc tak, jeżeli chodzi o imigrantów, tutaj przede wszystkim my zwracamy uwagę na naszą historię Polski. Jak pewnie wiecie, mnóstwo osób, setki tysięcy Polaków zostało wywiezionych na wschód. I oni czekają na powrót do Polski, więc jak teraz tutaj mówimy 7 tysięcy imigrantów i się na tym skupiamy całą dyskusję, no to z całym szacunkiem, ale pomyślmy pierwsze o Polakach i setkach tysięcy osób, którzy są na wschodzie wywiezieni przymusowo. Więc jeżeli tak tyle dużo czasu poświęcamy na osoby, które są z innej kultury i o liczbie 7 tysięcy, to dla mnie to jest nieuczciwe wobec naszych rodaków. I to jest pierwsza podstawowa sprawa. Więc to, co my mówimy, przede wszystkim skupić się na repatriacji. Czyli po prostu repatriacja, patria to jest ojczyzna, repatriacja, czyli żeby ci Polacy, którzy wyjechali, wrócili do ojczyzny. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga sprawa, no to jest zasada nic o nas bez nas. Po prostu jak ja słyszę, że ktoś mówi w Unii Europejskiej, że nam zostanie coś przydzielone, no to mi się, to nie powinno po prostu być. Nie może być, że ktoś nam mówi, co my mamy robić. Gdzie nasza suwerenność wtedy? No i trzecia granica to po prostu, jeżeli mamy się kogoś przyjmować, to granice muszą być szczelne. To nie ma tak, że to jest dziurawy serek, przez który imigranci sobie przychodzą i czy ich będzie, teraz będzie 7 tysięcy, później 50 tysięcy, później 100 milion, 1,5 miliona, 5 milionów, za chwilę 50 milionów i będziemy mieć tutaj mniejszość polską, a nie... Nie, plan uszczelnienia granic to przecież jest w strefie Schengen, ale... No tak, oczywiście, no jest... Są otwarte. Ale uszczelnienie granic Schengen, no my jako Polska jesteśmy w strefie Schengen, to znaczy, że możemy pojechać bez problemu do Niemiec, do Słowacji bez paszportu, tam nie ma granicy, ale i ta granica w końcu gdzieś jest. No i to musi być szczelne. Nie może być tak, że nie mamy szczelnych granic. Bo... Zgadza się pan z tym, żeby z polskich podatków finansowanie, między innymi z polskich, na zacieśnianie granic dookoła strefy Schengen, bo same państwa tego nie udźwigną. Poprosimy o krótką odpowiedź. No, rozumiem, że jesteśmy w Unii Europejskiej i Unia Europejska, jeżeli ma bronić jakichś granic, to Unii Europejskiej. No, więc, czyli mamy się solidaryzować, ale w zależności od kwestii. Jakakolwiek suwerenność nie może być przekazywana gdziekolwiek i w rozmaitych aspektach się solidaryzujemy, a w innych nie. Jak nam się podoba, jak nam się nie podoba. No litość, musimy dbać o nasz interes, nie możemy powiedzieć... Panem. Ręczę panu, że politycy w parlamencie są najlepszego garnituru z Polski. Krótko, bo możemy mówić o polityce repatriacyjnej, ale to jest bardziej proces długofalowy. Dziś ci ludzie czekają przed wojną. Jest zagrożenie. Mówimy o 10 tysięcy osób, a nie o kilkudziesięciu czy 50 tysięcy osób. Druga rzecz, jeśli chodzi o pozycję Polski w Unii Europejskiej, to pragnę zauważyć, że dziś świetnie brzmi hasło, nie dajmy się zmanipulować, nie możemy się godzić na to, co nam Unia proponuje, ale dziś ponad 50% ustanowionego prawa w Polsce jest prawem unijnym. No i 60%.
czyli no to ponad 50-60% jest prawem unijnym. No i gdzieś pięknie brzmi hasło, nie dajmy się zwieść, no ale ponad 50% czy 60% prawa jest gdzieś prawem ustalanym w Brukseli. Dobrze, ostatnie. Krótkie zdanie, gdyby właśnie myśleli, gdyby nasi dziadkowie myśleli w taki sposób, jak ty powiedziałeś, to byśmy teraz mówili albo po niemiecku, albo po polsku. Muszą uciekać przed wojną. Na pewno jest jedno pewne, że Europa powinna razem ze Stanami Zjednoczonymi poradzić sobie z problemem na Bliskim Wschodzie i krajami Afryki Północnej. Ale przecież była mowa o tolerancji w pierwszej części. Powiedziałem, że jeżeli byli otwarci, ja bym się mówił o integracji europejskiej. Chciałbym się zgodzić temat. Chociaż się zgodzimy na tego, że Europa powinna sobie poradzić z tym problemem, jak najbardziej ingerować poza Europą, żeby po prostu sobie to zniwelować. Krótko nad głosem. Emigranci, których widzimy w Polsce, to są młodzi ludzie w wieku 25-30 lat, to jest 75%. Gdyby nasi dziadkowie też powiedzieli, że Niemcy wkroczyli i Rosjanie do Polski i my uciekamy gdzieś do Stanów Zjednoczonych, no to by... Dobrze, zakończyłeś ten temat. Zaprosiliśmy Rosjanów, zaprosiliśmy Niemców, ja nie wiem. Ale oni będą rok to po prostu przyjechali, jak się zaproszenie. Integracja. Jeszcze Maczek, generał Maczek, jakoś miał młodych polskich chłopaków, którzy jakoś uciekli, jak się zaczęło. Gdyby to było jak pan mówił, to było. Po prostu było. No, armia na zachodzie Polska była z młodych ludzi, no, młodych 20-30-letnich facetów. Z ósmą armią Montgomery'ego we Włoszech. To bardzo, to było. Dobrze, to przepraszam. Dobrze, tak jest obecnie, że uważacie sobie, że mówi się o prawach osób innej orientacji seksualnej. Czy uważają państwo, że powinniśmy dać możliwość parom homoseksualnym na zawieranie związków partnerskich i ewentualnych adopcji dzieci? Możemy teraz myśleć od prawej strony. Znaczy nie, to jest odpowiedź. No, na takiej zasadzie, posłuchajcie ludzie, mamy 10% bezrobocia w Polsce, 3 miliony Polaków wyjechało za granicę, ludzie nie żyją jakoś dostatnio, politycy, można powiedzieć, w gruncie rzeczy nie interesują się obywatelami i my się mamy zastanawiać sobie na jakąś grupę społeczną, która jest naprawdę bardzo niewielka i ingeruje w... No, powiem tak, no, z parę homoseksualistów nie będzie dzieci. Więc tutaj jak się pan troszczył o dzieci, no to z całym szacunkiem, ale z tego nie powstało dzieci. Więc jeżeli chodzi o parę homoseksualistów, to po prostu mówię nie, po prostu nie. To jest odpowiedź. Tak. Tak, tak, absolutnie tak, ale to dlatego, te trzy razy tak, dziękuję. To ja pomagam, ale może tak nie uważam. Nie, to znaczy kwestia adopcji to jest kwestia, której tak naprawdę to jest bardzo poważna kwestia, ale jeżeli chodzi o związki partnerskie, no to kurczę, no to na zasadzie jest tutaj wspólnotości, no. Jeżeli ktoś ze sobą żyje kupę lat, ludzie się rozwodzą, pary heteroseksualne się rozstają. No i jeżeli ktoś ma pragnienie bycia z drugą osobą, to wydaje mi się po prostu przyzwoite pozwolić mu na to i pozwolić mu, nie wiem, ktoś ma mieszkanie, to mieszkanie odziedziczyć, jakieś pieniądze odziedziczyć. No, dla mnie to jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwoitości. I wiadomo, no, są sprawy ważne i ważniejsze. Wiadomo, ekonomia, tutaj gospodarka, obronność, możemy się przerzucać, edukacja, możemy się przerzucać, które są mniej ważne, które są ważniejsze, ale wydaje mi się, że bycie przyzwoitym zawsze jest dość ważne i nie widzę problemu, dlaczego komukolwiek mogłoby to w czymkolwiek zaszkodzić. Jeśli chodzi o kwestie praw homoseksualnych, ja nie jestem zwolennikiem rozwiązania, żeby to było w formie małżeństwa. Uważam, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Jeżeli byśmy chcieli inaczej, to oczywiście potrzebna była zmiana konstytucji, bo to jest zapis konstytucyjny. Co do związku dwóch osób tej samej płci, uważam, że można to sformalizować u notariusza na zasadzie po prostu dziedziczenia, czy dostępu do dokumentacji medycznych, czy ułatwić im funkcjonowania. Zastanowić się nad tematem ewentualnego wspólnego rozliczania, no bo to są w części ludzie, którzy niekoniecznie muszą z sobą służyć, akurat mi ta sfera nie musi nas to akurat interesować, w jaki oni sposób funkcjonują, ale jeżeli chcą razem żyć, no to jeżeli razem prowadzą gospodarstwo domowe, to być może dajmy im możliwość rozliczania podatkowego, na pewno nie, żeby to nie było instytucji małżeństwa. Co do adopcji,
uważam, że jednak pod zachowanie podstawowych wzorców osobowych, czyli kobieta, mężczyzna w domu i wychowaniu dziecka jest bardzo istotne. Więc w związku z tym wolałbym, żeby jednak tak nie było i jestem przeciwny adopcji przez osoby tej samej płci dzieci. Związki partnerskie to jest kwestia, którą Platforma sobie nie poradziła, ku mojemu niezadowoleniu. Niestety klub parlamentarny nie był zgodny w tej sprawie. I zastanawiam się tak naprawdę, na czym dyskutujemy, bo żyjemy w XXI wieku. To nie jest sprawa, związki partnerskie to nie jest sprawa światopoglądowa. Wedle wyroku Europejskiego Trybunału to jest kwestia podstawowych praw człowieka. I Włochom narzucono wprowadzenie regulacji związanej ze związkami partnerskimi i lepiej działać zawczasu, zanim i do nas taki wyrok trafi. No naprawdę, jesteśmy w XXI wieku, nie żyjemy w Ciemnogrodzie, gdzie jeszcze setki lat temu palono na stosie za odmienne poglądy czy za brak wiary w Boga. Teraz stygmatyzuje się homoseksualistów, którzy są coraz większą grupą, a proszę też pamiętać, że demokracja to są rządy większości ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości. O tych ludziach też trzeba pamiętać. Moje pytanie brzmi, na jakiej podstawie państwo odbiera tym ludziom prawo do zawiązywania takiej relacji, jakiej chcemy. W przyszłej kadencji będzie dużo więcej osób w platformie, które myślą podobnie jak ja i są absolutnie za wspieraniem idei związków partnerskich. Ja uważam, że to już dawno powinno być załatwione. Ja jestem wolnościowcem, więc odpowiem tak. Nie widzę poważnych przesłanek, żeby zakazać zawierania związków partnerskich nie tylko osobom homoseksualnym, ale również heteroseksualnym. Więc ja też jestem w związku z dziewczyną już kilka miesięcy i myślę o tym, żeby zawrzeć nią związek partnerski na przykład. Tylko dziś nie mogę tego zrobić. Nie widzę poważnych argumentów, znaczy argument nie do mnie nie trafia, nie wiem jak do was, no mnie nie przekonuje. Jeśli chodzi o adopcję, to dziś uważam, że nie jesteśmy gotowi na taką poważną dyskusję. Dziś społeczeństwo po prostu nie jest gotowe na to, by dyskutować poważnie o tym, czy pary homoseksualne, czy pary heteroseksualne, które nie mają związku małżeńskiego, czy nawet nie jest to w jakiś sposób uprawomocnione, powinni móc adoptować dzieci. No, ze względu na interes dziecka, również ze względu na wzorce, i tu się akurat z Jackiem zgadzam, że powinniśmy zachować pewien wzorzec kulturowy, ale ze względu na interes dziecka, znaczy na końcu powinno być dobro dziecka, więc wyobrażam sobie sytuację, w której to dziecko idzie do szkoły i jest piętnowane tylko dlatego, że ma dwóch tatusiów czy dwie mamusie. No i dlatego jakby jestem przeciw adopcji dzieci przez pary homoseksualne, czy też heteroseksualne, ale też przez heteroseksualne wydaje się, że to jest jakoś do przyjęcia, mimo że nie ma związku małżeńskiego i nie jest to jakoś uprawomocniane. Właśnie zależy, w jakiej formule to zależy, czy to ma być małżeństwo, czy to ma być jakiś związek sformalizowany, tak? To też należy rozwiązać. Małżeństwo raczej nie, a pytanie jest, jak to trzeba nie robić. Tak, ja tutaj odnoszę się. Pan CEO powiedział, że demokracja to rządy większości z uwzględnieniem mniejszości. Ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości. Ja się z tym zupełności zgadzam. Tylko nie może być tak, że to mniejszość rządzi większością. To pan już ma związki partnerskie, to pana możliwe nie będzie to dobrze. Niestety nie mamy czasu na dyskusję. W ostatnim rankingu systemu edukacji Polska zajęła dosyć wysoko, bo 11 miejsca. Jakie działania powinien podjąć dobrze funkcjonujący rząd, aby rozwijać system polskiej edukacji? Mówimy tutaj o szkolnictwie wyższym, jak i o liceach, gimnazjach. Temat kobyła. Czy generalnie jest tak, że zajmujemy wysokie miejsca, jeśli chodzi o kompetencje uczniów? Jeśli chodzi o taki wymiar teoretyczny naszej wiedzy. Jesteśmy bardzo dobrzy, jeśli chodzi o uczniów w rankingach międzynarodowych. Zajęliśmy na 4. miejsce w Europie, jeśli chodzi o testy, umiejętność odwiązywania testów z informatyki, matematyki, przedmiotów ścisłych. Ale w tych samych rankingach w państwach OECD zajmujemy miejsce w drugiej połowie, jeśli chodzi o rozwiązywanie praktycznych rzeczy. Znaczy, nie uczy się nas w szkole tego, w jaki sposób, nie wiem, założyć firmę, jak prowadzić gospodarstwo domowe. Mi mama opowiadała, że oni mieli kiedyś ZPT-y. Coś w rodzaju właśnie takich praktycznych umiejętności. Dziewczyny uczyły się szyć. No to już jesteś, to jest, dlatego jesteś najstarszy tutaj. Ja nie miałem. Inna epoka. Ja miałem podstawy przedsiębiorczości, na których nie nauczyłem się niczego. Pani francuskiego była przekwalifikowana jako nauczyciel przedsiębiorczości. Wyświetlała prezentację. Nie wiem, jak u was wygląda nauczanie przedsiębiorczości. Ja miałem prezentację.
jak zadaliśmy pytanie, w jaki sposób zakłada się działalność gospodarczą, dostaliśmy odpowiedź, szczerze mówiąc nie wiem, ale macie firma gov.pl, zapoznajcie się, bo nie chciałbym was wprowadzać. To serdecznie możesz pozdrowić, że się dzień nauczyciela, więc... Podobnie jest z doradcem zawodowym, to trochę rozszerzam tematykę. Dziś nie ma doradztwa zawodowego takiego profesjonalnego na poziomie gimnazjum. Jest doradztwo zawodowe, ale ono jest umasowione. Uczeń dostaje gimnazjum informację, że może pójść do liceum, technikum, zawodówki, ale raczej presja społeczna i presja rodziców czy rówieśników mówi nam po cichu, żeby pójść do liceum, bo zawodówka to trochę przypał. Więc trzeba odrobić trochę szkolnictwo zawodowe. Jak to zrobić? Przede wszystkim w porozumieniu z przedsiębiorcami. Nie ma porozumień na poziomie lokalnym. Ja na początku mówiłem, że współpracuję z Konfederacją Lewiatan, to jest środowisko związane z pracodawcami, i rozmawiałem z firmami rodzinnymi. Na poziomie lokalnym nie ma tej współpracy między biznesem a szkołą, bo dziś przeładowane są programy nauczania, nauczyciel nie ma pewnej autonomii w podejmowaniu decyzji, czy chce zaprosić organizację pozarządową, czy przedsiębiorcę po to, żeby pokazał, jak funkcjonuje rynek pracy, jakie umiejętności są potrzebne temu uczniowi, który chce wyjść na rynek pracy po zakończeniu zawodówki i technikum. Dlatego dyskusja na temat tego szkolnictwa ponadgimnazjalnego powinna się odbywać na poziomie szkół technicznych i zawodówek, jeśli chodzi o współpracę z przedsiębiorcami, bo to oni wychodzą na rynek pracy, a jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to jest jakby inny temat, dlatego że to absolwenci wychodzą na rynek pracy po zakończeniu szkolnictwa wyższego. Tam do uregulowania jest bardzo ważna kwestia staży i praktyk, bo dziś na jednej uczelni obowiązkowe są staże i praktyki, na drugiej uczelni nie są obowiązkowe, one powinny być włączone w taki system, który dziś mamy na uniwersytetach, czyli za każdy przedmiot zdobywamy pewną pulę punktów, ale za praktyki albo ich nie zdobywamy, albo one są nieobowiązkowe, albo są obowiązkowe i zdobywamy ich bardzo mało. Więc ta wiedza teoretyczna jest niedoceniana, znaczy doceniana, wiedza praktyczna nie, a powinno być odwrotnie. Powinniśmy dążyć do takiego modelu niemieckiego, gdzie wiedza praktyczna jest ważniejsza. Prosimy jeszcze raz, trzymamy się ram czasu. Idąc może od dołu, powinniśmy zlikwidować egzaminy wstępne dla najmłodszych. One absolutnie nie mają sensu, tym bardziej, że nauka na takim poziomie jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Mimo tego, że już w wieku 6 lat dzieciaki mogą chodzić do szkoły i naprawdę jest bardzo niewielki odsetek rodziców, którzy jednak decydują się na to, żeby 6-latki do szkoły nie szły. Także już od początku trzeba też myśleć o tym, żeby wdrażać dzieciaki do systemu nauczania po prostu. Gimnazja i licea to przede wszystkim, podobnie jak kolega wspomniał, zajęcia z przedsiębiorczości. Ale takiej faktycznej przedsiębiorczości, która nauczy nas tego, jak się rozliczać z PIT-u, jak rozliczać w ogóle podatki, jak założyć może właśnie jednoosobową działalność gospodarczą, plus system doradztwa zawodowego, ale też doradztwo dla młodzieży z zakresu prawa. Ono miało nie funkcjonować, prawda, w szkołach, ale miało być jak najbardziej dostępne i bezpłatne dla młodzieży właśnie. Do tego razem z profesorem Rosatim wdrażamy od 2 lat projekt o nazwie Kompas Edukacyjny, który ma ułatwić licealistom wybór ścieżki kształcenia, ale jednocześnie przedstawić to, jak będzie w momencie, kiedy dany uczeń będzie kończył studia, jak będzie wyglądał rynek pracy, czyli w jakim kierunku najlepiej, żeby poszedł. Do tego rozwój zawodowego szkolnictwa to jest teraz priorytet, łącznie z kierunkami dotowanymi, zamawianymi tak zwanymi. I tutaj trzeba w pełni współpracować z pracodawcami, którzy powinni współtworzyć programy w szkołach zawodowych. Na pewno spotykamy się z problemem inflacji magistrów. Znaczy, co drugi młody człowiek, jak mniej więcej kończy tytuł, kończy wyższą uczelnię z tytułem magistra, z politologiem, i później szuka pracy w McDonaldzie czy w jakichś innych takich bardziej popularnych teraz miejscach. Więc to jest duży problem, ponieważ rynek jest przeładowany niewłaściwą jakby grupą osób, nie do końca pasującym do kształcenia. Oczywiście edukacja powinna być dopasowana pod rynek. Musimy zacząć od całościowej reformy systemu edukacji, wrócić do systemu 8 klas szkoły podstawowej, 4 lata liceów, broń Boże licea profilowane, ze względu na to, że jeżeli dzisiaj podejmiemy jakąś decyzję, wychodząc z gimnazjum, to czasami możemy sobie zablokować drogę dalej. Jeżeli ktoś będzie chciał być prawnikiem, a później będzie chciał być lekarzem, to będzie miał dwukrotnie utrudnioną drogę, a być może mu się nie uda jednak dotrzeć na uczelnię wyższą, gdzie był to kierunek wymarzony. Na pewno szkolnictwo zawodowe jest bardzo istotne. Musimy zacząć od takiej
jakby stworzenia atmosfery, gdzie bycie po zawodówce, po technikum nie jest żadnym wstydem. Donald Tusk kiedyś powiedział, że wolałby być spawaczem niż bezrobotnym politologiem. Coś w tym jest, tylko że nic w tej sferze akurat nie zrobiono. W krajach zachodnich osoby, które dobrze zarabiają, to są osoby z tej grupy jakby zawodowej, czy to kolejarze, tokarze, zegarmistrzowie, czyli po prostu ludzie, którzy mają fakt w ręku. My w tej chwili ten cały system rozwaliliśmy i będzie to duże wyzwanie dla nas, żeby to wszystko naprawić. Dlatego wydaje się, że wpompowanie większej sumy pieniędzy w sferę edukacji zawodowej jest kluczowe, plus masowa kampania pokazująca, jak fajnie być kolejarzem, czy w innym zawodzie. Dzisiaj to może brzmi zabawnie, ale to są zawody przyszłości, bo jednak ta sfera będzie potrzebna do funkcjonowania odpowiednio państwa polskiego, a nie, że wykształcimy 100 tysięcy politologów, prawników, gdzie już w tej chwili system prawniczy. Ja sam podjąłem takie wyzwanie, że chodzi o prawo, ale to nie jest dzisiaj, wydaje się być, najlepsza droga, ze względu na to, że rynek jest przeładowany adwokatami, radcami prawnymi, gdzie znalezienie pracy i utrzymanie jest bardzo trudne. Dziękuję. Rzeczywiście zgadzam się w pełni z propozycjami Prawa i Sprawiedliwości, czyli z likwidowaniem gimnazjów. Z zasadniczego punktu widzenia, może skończę, już nie będę w systemie bolońskim, bo tutaj też wiadomo edukacja, to trudno się z takimi dobrymi argumentami nie zgodzić. Ale a propos gimnazjum, co jest ciekawe, po 6 latach podstawówki jest program historii. Dla przykładu historii, może to nie jest jakiś techniczny ten, ale to jest od antyku do współczesności, a potem w liceum powtarzamy dokładnie to samo. To jest bez sensu, tak samo jest z polskim, ze wszystkim. I to moim zdaniem był jeden z najgorszych, w ogóle jedną z najgorszych decyzji, jakie w ogóle jakiejkolwiek reformy w Polsce po 89 roku. Ja z własnego doświadczenia i z rozmów z prowadzącymi u mnie na Uniwersytecie Warszawskim chodziłem na różne zajęcia już z absolwentami gimnazjum i będzie to bardzo, bardzo nie jakby to powiedzieć, politycznie poprawne, ale prowadzący narzekali na różnice. W sensie mówili, że są jakieś różnice, bo te 3 lata to jest jednak za mało w liceum, żeby ten cały gigantyczny program tylu przedmiotów złapać. No i poza tym uczenie się wszystkiego 2 razy to kompletnie bez sensu, więc tu się zgadzam z propozycjami przywrócenia o 8 klasach podstawowych. Tak, zgadzam się z takim postulatem, że biznes powinien współpracować z szkolnictwem, z edukacją. To jest fajnie, ale mam nadzieję, że nie będzie tego robiło państwo. Na zasadzie mam nadzieję, że to państwo nie będzie zachęcało biznesu, żeby współpracowało ze szkolnictwem, no bo gwarantuje porażkę na samym początku i wszelkie programy motywujące, to mam nadzieję, że odłożycie szybko na półkę. A po prostu trzeba wprowadzić zachętę, żeby to samo się zadziało. I teraz tak, samo, żeby to się samo zadziało, to nie może być tak, że wiedzę praktyczną się w gruncie rzeczy poznaje dopiero w pracy, a nie w szkole. Czyli nie może być tak, że dostajecie testy na zasadzie pytanie jest jakieś ABC i wybierz. No i pewnie odpowiedź, która można sobie strzelać. Muszą być pytania otwarte, muszą być pytania, które zmuszają do myślenia, muszą być niewiadome, trzeba szacować, trzeba zacząć myśleć tak, aby szukać rozwiązania. Jak pójdziecie do pracy, tam nikt wam nie da wszystkich wiadomych i podstawcie do wzoru i będziecie mieć wynik. Nie, tak w pracy nie będzie. W pracy będzie mnóstwo niewiadomych, musicie wymyśleć, który wynik będzie najbardziej prawdopodobny, a nie który wynik jest dokładny. I teraz w sytuacji, kiedy zmienimy system kształcenia na taki, że zmusi się bardziej praktycznego myślenia, to przedsiębiorcy i pracodawcy bardzo chętnie będą chcieli mieć takiego człowieka, ponieważ oni też mają problemy, a nie chcą takiego, który potrzebuje od A do Z danych,
i on wtedy policzy wynik. Także przede wszystkim otwartość na praktykę. Nie wiem, co zrozumiałeś z tego, co mówiliśmy, ale nie powiedzieliśmy o tym, że animować my to państwo, mają to animować przedsiębiorcy w porozumieniu ze szkołami, a państwo ma to umożliwić. Tak to wygląda w Niemczech, tak to wygląda we Francji. Zachęcałbym do zapoznania się z tymi wzorcami. Byliśmy na konferencji we Francji w Paryżu. Tam wygląda to tak, że szkoły dostają problem do rozwiązania, uczniowie siadają, rozwiązują ten problem. Ich nauczycielem nie jest nauczyciel, czyli ten mentor, który jest gdzieś mistrzem, tylko jest internet i kolega obok. Jesteśmy dzisiaj w stanie zdobyć wiedzę z internetu od znajomych i rozwiązywać problemy, z którymi borykają się pracodawcy. Dziś pracodawcy potrzebują nie tylko kompetencji zawodowych, ale kompetencji takich, których nie zdobywamy w toku nauczania, czyli umiejętności pracy w grupie, samoorganizacji czasu pracy. To jeszcze anegdotkę na koniec a propos edukacji. Mój kolega z liceum napisał maturę 13 z głoskowcem. Całą maturę napisał 13 z głoskowcem. Obecnie matury by nie zdał. Polskiego. Więc... No, chyba Szymborska się rozwiązała, że zinterpretowała. Ważne jest, tak. Powiedzmy sobie szczerze, bez sensu. No dobrze, w takim razie przejdziemy troszkę do innego pytania. Jak emerytalnie? Znaleźliśmy taką informację, że do 2040 roku ma wynieść, zdaje się, 7 lat dla wszystkich i dla zarówno dla kobiet. No i w tym momencie, czy przysłużają się Państwo jakby z podniesieniem tego wieku? I jeśli tak, to czy są jakieś korzyści? Czy można by więcej zdziwić? Więc tak, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to przede wszystkim musi być tak, że jak się zawiera jakąś umowę, to się takiej umowy dotrzymuje. To nie, no bo to tego wymaga po prostu przyzwoitość najzwyklejsza w świecie. Więc jeżeli się z kimś umawia, państwo się z kimś umawia, że będzie taka sytuacja, taka będzie umowa, no to wiek się nie zmienia na rok przed na przykład. No jakby na przykład nasi rodzice mieli pracować do 67, aż do 65, a za chwilę się okazało, że jednak będą do 67. Musi być przewidywalność w funkcjonowaniu państwa. To, że został podniesiony, no to pewnie tam kolegom z platformy brakowało pieniędzy i musieli coś zrobić, no bo źle zarządzają, to musieli coś zrobić, żeby te pieniądze znaleźć. Znaczy powiem mało tak. Mało zabawny z punktu widzenia katastrofy demograficznej, która się bierze, mało zabawny temat, Znaczy no nie, powiem tak. Nie, no, tworząc tyle przepisów, inflacja prawa, które właśnie tworzycie, no to nie sposób rzeczywiście pogodzić życia biznesowego i rodzinnego. Zgadza. Ja bym zapytał o propozycję, bo na razie diagnoza wyszła. Znaczy tak, przede wszystkim obywatel powinien być odpowiedzialny za swoje. Jeżeli oddamy państwo obywatelom, to już będzie obywateli rola, żeby sobie to bezpieczeństwo zapewnić. A co jeśli obywatel nie odłoży na emeryturę? Chęci po kolei. Zapytujmy konkretnie, no bo na razie nie usłyszeliśmy żadnego. Ja bym chciał, żeby pan wyjaśnił, bo pan używa często takiego określenia, oddajmy państwo obywatelom, to znaczy, że chodzi o anarchię, no bo ja nie rozumiem tego. Okej, okay. Cała sytuacja obecnie jest taka, mogę wam śmiało powiedzieć, że dobrze, wybory w gruncie rzeczy już były. To nie obywatel decyduje, wybiera swojego posła, tylko partia wybiera, ugrupowania partyjne wybierają posłów, a wy jedynie głosujecie na już wybranych. Proszę pana, Znaczy nie, bo tutaj pan odpowiadam na pytanie pana. O Jowach już słyszeliśmy od pana Kubina, teraz słyszymy pana. Dobrze, to może ja znowu jakoś stąpam po pociesku w rządzie poprawności, dlatego że Zjednoczona Lewica jest za obniżeniem wieku emerytalnego i za tam 40-35 lat stażu pracy. Natomiast no, trzeba sobie gdzieś szczerze odpowiedzieć na pytanie o tą katastrofę demograficzną. Będzie nam brakowało, jak tak kolega mówił tutaj, że od pierwszego do pierwszego, no to będzie nam brakowało od pierwszego do pierwszego. No i to, o czym cały czas powtarzamy, o tym, że nas jest coraz mniej tutaj w Polsce i kurczę, no nie da się zrobić tak, jak to chyba ty wspominałeś o tej masie emerytów, która będzie jakby na utrzymaniu, na garnuszku. No, coś trzeba zrobić, w sensie taki system, jaki był przed reformą, czy wziąć 100 milionów z OFE, był to najlepszy pomysł, żeby się zamknąć.
Nie wiadomo, czy zwiększenie wieku emerytalnego, no coś trzeba zrobić, no bo katastrofa jest nad nami, naprawdę jest nad nami i tu nie ma co się oszukiwać. No. Jedna osoba nie utrzyma pracującego, nie utrzyma dwóch emerytów. No. Tego się fizycznie nie da zrobić. Dokonujecie obniżenie. Ja mówię, o co proponuje partia. Ja no, nie bardzo się zgadzam z linią mojej partii. No trudno, mogę się w jednym temacie nie zgodzić. No. Tutaj na wstępie chciałbym przypomnieć, że reprezentuję co prawda Komitet Prawa i Sprawiedliwości, ale ja jestem koalicjantem i nie we wszystkich kwestiach mamy te same zdania. Na tym polega ta idea zjednoczenia, że cel mamy ten sam, ale każdy z nas uważa, że może droga jest troszeczkę inna i wypracujemy najlepsze rozwiązania w tej kwestii. System emerytalny w Polsce jest w tej chwili, no, jak wiadomo, jest katastrofalny. Ta piramida demograficzna, już nie będziemy jej omawiali, bo każdy z nas zahacza o ten temat. Ale wygląda to w ten sposób, że obecne emerytury są wypłacane na zasadzie solidarności pokoleń, wpłacamy pieniądze, które są waloryzowane, waloryzacja, czyli kiedyś 100 zł było jakby większą wartością niż w tej chwili, więc cały czas trzeba dopłacać do tej kasy, która jest coraz mniejsza, a wydatków mamy coraz więcej, więc na pewno powinniśmy zmienić ten system. Platforma Obywatelska, podwyższając wiek emerytalny, chciała uciec przed taką katastrofą, że nie będzie na emerytury. I zabierając OFE, tak naprawdę po części oszukała Polaków, bo idea wprowadzenia otwartych funduszy emerytalnych była taka, że tu mamy podstawową emeryturę państwową, a tu mamy dodatkowy fundusz, w którym każdy z nas odkłada tam pieniądze i czym więcej odkłada, tym więcej będzie miała na starość. Ja jestem zwolennikiem emerytury obywatelskiej. Adam zaraz się zapyta, bo już się pytał kolegi, co wtedy, jeżeli nie odłożymy. Minimalny poziom wpłacany na państwo, a część odkładana na specjalne subkonto, na specjalnie stworzoną ustawę, gdzie będzie to troszeczkę podobno do OFE, ale będzie bardziej to wydajne, gdzie pieniądze będą same na nas pracowały. Czy pieniądze leżące to tak naprawdę tracące na wartości, każdy ma zawsze zakusy, żeby gdzieś się tam troszeczkę zabrać, tak jak Platforma Obywatelska OFE. I pieniądze powinny pracować na obywatela i na starość powinniśmy mieć własne na zaoszczędzone pieniądze, bo w obecnej sytuacji tak naprawdę ja nie widzę innego wyjścia. Znaczy wiek emerytalny można podwyższać do nieskończoności. Pytanie jest, czy staż pracy jest kluczowy, czy wiek, w którym będziemy to osiągali, tak? Więc no, to jest na pewno wyzwanie, które politycy powinni podjąć decyzję. To decyzja powinna być odważna i na pewno niepopularna do końca, bo jednak emerytura obywatelska, nie każdy by się ze mną zgodził, ale no, to jest istotne z punktu widzenia systemu emerytalnego, żeby się to kiedyś nie załamało, bo staniemy kiedyś nad tym dylematem, a podejrzewam, że to będzie moje pokolenie, znaczy nasze pokolenie, bo jesteśmy podobni. Proszę mi czas kontrolować, bo to jest temat, na który mogę się rozgadać mocno. Reforma emerytalna była potrzebna, była konieczna i to była reforma przede wszystkim w 100% racjonalna. Społeczeństwo europejskie się starzeje, wiek emerytalny w większości państw Unii jest podniesiony. W Polsce stanęliśmy przed koniecznością zwiększenia tego wieku emerytalnego i to nie było czyjekolwiek widzimisię, tylko wynikało z racjonalnych przesłanek do tego, nie że miałoby brakować pieniędzy w systemie, tylko do tego, żeby Polacy nie mieli głodowych emerytur. Reforma jest rozłożona do 2040 roku, także to nie jest tak, że nagle okazuje się, że będziemy pracować, niektórzy mówili, aż do śmierci, to też jest absurdem, bo średnia wieku wydłuża się w Europie, kobiety żyją 83 lata, mężczyźni 71. Liczy się okres składkowy, więc im dłużej będziemy odkładać ze swoich pieniędzy na emerytury do systemu publicznego, a im krócej będziemy na emeryturze, tym więcej pieniędzy per saldo co miesiąc będziemy z tego systemu otrzymywali. Transfer 100 milionów z OFE. To jest... Co? Transfer 100 miliardów. To jest pokłosie niedokończonej reformy Jerzego Buzka, która była słuszna, stworzyła dwa odrębne filary. Ja nie jestem przeciwnikiem OFE, ale zabrakło kluczowego zapisu w ustawie, który blokowałby możliwość OFE inwestycji w obligacje Skarbu Państwa. To skutkowało, to mogło doprowadzić w pewnym momencie do destabilizacji finansów publicznych, stąd przetransferowanie tych środków, które wbrew pozorom w ZUS-ie są bezpieczniejsze, bo w momencie kryzysu finansowego pierwsze lecą OFE, emerytury lecą jako ostatnie, co widać między innymi po przykładzie Grecji. Natomiast w systemie, który obecnie obowiązuje, ta sama składka, która była przed reformą, została po reformie, jest ta sama część składki przekazywana do otwartych funduszy emerytalnych. Tak, mamy taką sytuację, że panowie się odcięli od stanowiska własnych komitetów wyborczych, czyli komitetów, które chcą obniżać wiek emerytalny.
sytuacji, w której powinniśmy go podwyższać. Pan nie zaprezentował nic. No nie, ja reprezentuję swój pogląd, to trudno. A pan pogląd swojego tak, tam jest zawsze. Dlatego ja jestem w linii partii. Ja jestem zupełnie za. Nie, bo albo rozmawiamy odpowiedzialnie, albo nie. Dlatego ja mówię jasne, że powinniśmy podwyższać wiek emerytalny, bo dziś mamy taką sytuację, że dziś osoby pracujące pracują na cztery osoby, a w 2040 roku będziemy pracować tylko na dwie osoby. Więc ta produktywność zmaleje o 50%. Druga rzecz jest taka, że ludzi starszych, dziś pracujemy na dwie osoby, a na cztery osoby, a będziemy pracować tylko na dwie osoby. Cztery osoby pracują na jedną, a dwie potem będą dziś na jedna osoba pokrywa emerytury dla czterech osób. Druga rzecz, a w 2040 my, to cała otoczka związana z systemem emerytalnym dotyczy tak naprawdę dyskusji o naszym pokoleniu. Druga rzecz... Przepraszam, że chcę tak... wyobrażam sobie, że tak jak siebie, dzieci przed 70 lat. Pracy. Albo pielęgniarki. Teraz dojdę do drugiej rzeczy. Będziemy przy tak prowadzonej polityce, musimy się zgodzić na wiek 67, a nawet prawdopodobnie 70, dlatego że w wieku 67 lat, przy obecnych wyliczeniach na Towarzystwa Funduszy Emerytalnych, my będziemy mieli połowę mniejszą tą minimalną emeryturę od naszych rodziców. Więc tak. I teraz druga rzecz. Staż pracy. Zgadzam się z tym, że osoby, które pracują najciężej fizycznie, muszą mieć wybór. Po 40 latach stażu pracy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, dlatego że po 40 latach stażu pracy i odprowadzenia składki, no, mogą tą emeryturę pobierać no, w takiej wysokości odpowiadającej tego do 67 czy też 70 roku życia. Musimy na to odpowiedzialnie spojrzeć, ale jest jeszcze kwestia druga związana z systemem emerytalnym, czyli przywileje emerytalne. Przywileje, z których korzystają górnicy, służby mundurowe, coś na co składają się wszyscy Polacy. Więc jeżeli my nie ograniczymy przywilejów emerytalnych, no to będziemy ponosić my jako młode pokolenie koszty tych przywilejów. No jeżeli będziemy wierzyć w bajki, że coraz więcej osób będzie pobierało emerytury, coraz więcej osób będzie krócej pracowało i będą mieli wyższe emerytury, no to jestem ciekawy, kto pokryje te obiecanki. Budżet nie jest z gumy, powtarzam. Ja. Likwidacja przywilejów jak najbardziej, zwłaszcza jeśli chodzi o sędziów, prokuratorów, górnictwo. Nie musimy za to płacić. A proszę też pamiętać, że w tym momencie jest możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. To zostało w ustawie zaimplementowane, można przejść w wieku 65 lat, ale proszę pamiętać, że w takiej sytuacji ta emerytura będzie drastycznie niska. To nie jest różnica rzędu 200-300 zł, tylko rzędu 1500-1700 zł, w przypadku gdybyśmy przeszli te 2 lata później na emeryturę. Więc można, ale trzeba mieć świadomość kosztów tego, własnych kosztów. Znaczy, jeżeli chodzi o kwestię też, to co kolega wcześniej powiedział, że obszar reforma, jeżeli uzyska kwestię otwartych funduszy emerytalnych, no Platforma miała możliwość innego zachowania się z tym systemem. I tak naprawdę, no Jerzy Buzek, no to też się skontynuował pod Platformą Obywatelską, więc jakby widać, że coś wprowadzili, nie wyszło, to sobie zabrali, przelali sobie do drugiego worka. Tutaj temat zastanawiający, czy było to zachowanie odpowiedzialne liderów, jak nie było dzisiaj największej partii rządzącej. No po 29 było. Buzek, wprowadzając tę reformę, przygotował, przeszło 100 milionów na implementowanie kolejnych jej elementów. Stracił władzę przejął SLD. Nie wykorzystali tego, co Buzek przygotował, nie przeprowadzili tych reform. Te środki niestety zostały przejedzone, stąd konieczność przeprowadzenia tej reformy teraz. Żaden komitet, żadna partia wcześniej po Buzku nie podjęła się tak niepopularnej, ale koniecznej reformy, łącznie z rządem Prawa i Sprawiedliwości. O ile dobrze pamiętam, to Jerzy Buzek się odcinał od Tuska i mówił, że to nie jest do końca dobry krok i nie jest zadowolony z tej reformy. Ale krok był właściwy, jak to jest akurat ze zdaniem końcowym. Przewodniczącego Buzka nie wiem. Jeśli tylko adwokat Buzka jest na trójce, ja powiedziałem, podwyższajmy wiek emerytalny w odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, likwidujmy przywileje emerytalne, ale 10 sekund chciałbym przekazać panu Kiza, żeby zaprezentował te dwa postulaty dotyczące systemu emerytalnego, bo ich nie usłyszałem, a bym chciał. No emerytura obywatelska po prostu. Bardzo dziękujemy. Od 2004 roku Polska należy do Unii Europejskiej. Niektórzy mówią, że przynależność do tej organizacji nie przynosi żadnych profitów. Czy podzielają Państwo ten pogląd? Przynależność do Unii Europejskiej tak. Nie przynosi nam żadnych profitów. Niektórzy tak uważają i mówią publicznie, czy podzielają Państwo ten pogląd?
kolejności są, bo jednak jakby nie było nawet te głosy krytyczne, które są wobec Unii Europejskiej, wobec kształtu. Jaka kolejność jest? Prosimy. Dobrze, znaczy wystarczy spojrzeć w ogół. Generalnie większość projektów związanych z kapitałem ludzkim, większość projektów, które uwalniają polską przedsiębiorczość, jest współfinansowana z Unią Europejską. To, w jaki sposób Polska się rozwija, również jest po części zasługą Unii Europejskiej. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, możemy eksportować towary do Niemiec, a pamiętajmy o tym, że Unia Europejska na czele z Niemcami jest pierwszym partnerem gospodarczym Polski, nie Rosja, na którym jest mniejszy rynek zbytu paradoksalnie, tylko Niemcy i Unia Europejska powinny być pierwszym partnerem gospodarczym i powinniśmy żyć w tej rodzinie i uważam też, że powinniśmy pójść dalej, jeśli Polska spełni wszystkie warunki z traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to powinniśmy przystąpić wtedy do strefy euro. Paradoks polega na tym, że zobowiązaliśmy się do tego już 11 lat temu, przystępując, znaczy akceptując traktat akcesyjny, więc jeżeli przyjmiemy strefę euro, ta wymiana gospodarcza będzie jeszcze większa, będziemy mogli korzystać praktycznie ze wszystkich dóbr, które oferuje strefa euro. Czyli ten eksport się zwiększy i będziemy mogli importować towary po niższej ceny, bo nie będzie ceny wymiany waluty. Więc powinniśmy integrować się z Unią Europejską. Nie jestem zwolennikiem federalizacji w Unii Europejskiej, nie robienia jakiejś wielkiej konfederacji. Powinny być państwa narodowe, tak powinno zostać. Zgadzam się z tym, że projekt Unii Europejskiej trochę wyszedł poza swoje granice, stał się projektem politycznym, a powinien zostać projektem ekonomicznym, jak to było planowane na początku. Sądzę, że decyzja o wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku była najlepszą decyzją, jaka mogła się Polsce przytrafić, łącznie z przystąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No myślę, że jakbyśmy poszli do sali komputerowej, to na pierwszym lepszym komputerze moglibyśmy znaleźć plakietkę z napisem współfinansowaną z środków unijnych. No, jakby rozwój, tezy rozmaite o Polsce w ruinie są kompletnie absurdalne. Rolnictwo się rozwija dzięki Unii Europejskiej, sieć dróg, autostrad ekspresowych rozwija się dzięki Unii Europejskiej. Gro środków na rozwój państwa zawdzięczamy właśnie Unii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że Polska to jest jeden element w skali Unii, Unia w skali świata to jest jeszcze co innego. Ja dlatego jestem zwolennikiem federacji w ramach państw Unii Europejskiej, co oczywiście wymagałoby długoletnich reform i bardzo strategicznego planowania, ale już w tym momencie Europa rok rocznie coraz mniej znaczy na arenie międzynarodowej. Brazylia, Chiny, Indie to są gospodarki, które wybijają się bardzo szybko do przodu i prędzej czy później, jeśli nie pogłębimy europejskiej integracji, mogą nas po prostu z jakiejkolwiek światowej decyzyjności i wkładu gospodarczego wykluczyć. 5 sekund. Ja zgodzę się z tym, że to jest największe osiągnięcie. I w 2004 roku osiągnęliśmy po wstąpieniu do NATO w 99, w 2004 roku osiągnęliśmy ten stan, gdzie wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i trochę mam wrażenie, że potem w 2004 roku trochę dryfujemy i nie mamy swojego celu. Więc problemem dziś jest to, żeby zdefiniować cel Polski jak na następną dekadę, na następne 25 lat. Celu tego jeszcze nie zdefiniowaliśmy. Na pewno powinniśmy się zastanowić, czy dobrze wykorzystaliśmy te lata w Unii Europejskiej, bo to, że dzisiaj widzimy rozkwit niektórych sfer, to jest spowodowany zastrzykiem finansowym, to jest zupełnie co innego niż kwestia później utrzymania tych wszystkich budynków. Niektóre wydatki są absurdalne, są gminy, gdzie buduje się spa, baseny, a koszty utrzymania tego będą olbrzymie. Proszę pamiętać, że to jest taka trochę zasada wędki, powinniśmy inwestować tam, gdzie ewentualnie dalej będziemy mogli funkcjonować, a nie korzystać tych pieniędzy na wydatki, które mają powodować rozwój, jak naprawdę zwiększenia zatrudnienia w sztucznych takich inkubatorach europejskich, które w momencie odcięcia finansowego z Unii Europejskiej, a już taka perspektywa jest, spowoduje to, że będziemy mieli duży problem i będą stałe puste budynki. To jest jak trochę zaciąganie kredytu na budowę obiektów, a później się okazuje, że jednak te obiekty nie były potrzebne. To powoduje też swoisty kryzys, więc musimy na pewno na to uważać. Unia Europejska na pewno stoi przed kryzysem swojej europejskości. Należy się zadać pytanie, czy te instytucje odpowiednio były kształtowane, czy Parlament Europejski, czy Komisja, czy cała wszystkie instytucje europejskie poszły w dobrym kierunku. Czy jednak się nie stworzył pewien dwugłos w Europie? Na pewno Unia powinna mieć kształt państwowości, czyli na pewno żadna federacja, tylko państwa powinny mieć niezależność. I na arenie światowej, globalnej powinniśmy być tutaj całością, a w sferach europejskich powinniśmy mieć
każdy powinien mieć swoje zdanie. Polska ma bardzo duże jakby wyzwanie przed sobą, ponieważ jesteśmy krajem wschodnim Unii Europejskiej. To powoduje to, że nasz głos powinien być scalany z krajami, które są o podobnej jakby historii geopolitycznej. No i możemy liczyć na to, że Niemcy będą razem z nami mówić jednym głosem w niektórych tematach, dlatego Polska powinna, a szczególnie nasi dyplomaci, czy prezydent, czy premier polskiego rządu, powinien reanimować jak możliwe najsilniejsze grupy przywódców krajów Europy Wschodniej, aby polski głos w Europie był silniejszy. A Unia Europejska, pytanie, jak będzie wyglądała za parę lat. Ja się obawiam, że jednak perspektywa nie najlepszej historii, czyli na przykład wyjścia ewentualnie Wielkiej Brytanii, bo też proszę pamiętać, że ruchy wewnętrzne, migracyjne, zarobkowe powodują, że niektóre kraje mają po prostu dosyć Unii Europejskiej i zastanawiają się, czy Europa dalej będzie szła w tym kierunku. Ja nie wiem, od czego się odejść, bo tutaj zeszliśmy trochę na temat jakiejś takiej wielkiej geopolityki. No i powiedzmy sobie, to ja chciałbym tak się odnieść mniej więcej do wszystkiego. No wiadomo, zdarzały się nietrafione inwestycje, no ale widać, gdzieś ta Unia Europejska dała nam strasznie dużo w edukacji, w Erasmusach, w wymianach, we wszystkich takich rzeczach. To o grupach, bo to bardzo interesujące, to, że byliśmy ściśle się w Europie Wschodniej. Słowacy z Węgrami się nie ścisną, dlatego że się nienawidzą, bo wielkie Węgry Orbana i Transylwania i połowa Rumunii powinna być węgierska. Czesi, Polacy, 60% ateistów do 90% rzymskich katolików. Litwini, którzy nas nienawidzą, bo uważają, że ich polonizowaliśmy. No jakby to jest trochę tak, że powiedzmy sobie szczerze, nie ma odwrotu od Unii Europejskiej. Znaczy nie ma odwrotu. Pokazuje historię Unii Europejskiej, że państwa, które prowadziły Europejska Wspólnota Węgla i Stali, pokazuje, że państwa, które jeszcze kilkanaście lat wcześniej prowadziły ze sobą okrutną wojnę, potrafią się pogodzić i zrobić jakieś naprawdę coś fajnego. No. Jak historia lat 90. Wojna w byłej Jugosławii. Teraz i Słowenia, i Chorwacja są w Unii Europejskiej, jakoś potrafią się dogadać. Serbia chce być członkiem. Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, widać co Rosja robi tam, co chce, jak na własnym podwórku. Możemy mieć różne problemy, możemy mówić o tym, czy ma być to federacja, czy nie federacja, czy na uczelni, w szkołach powinno być europejskie, czy polskie, czy czeskie, czy słowackie i tak dalej. Ale dla mnie tak naprawdę nie ma odwrotu od jakiejś dalszej integracji. Jak ona ma wyglądać, to trudno powiedzieć, bo od Maastricht do Lizbony zmieniło się tyle, że to jest tak naprawdę, że tak powiem kolokwialnie, gdybologia. No. Ja zgadzam się z kolegą, że projekt Unii Europejskiej zapobiegł wojnom, bo jak popatrzymy na historię Europy, no to są ciągłe wojny. No akurat na szczęście mamy tak, że w Unii Europejskiej od tych 50 lat w Europie jest pokój, także ogólnie trzeba ogólnie ocenić uczestniczenie w Unii Europejskiej jako pozytywny projekt. Tylko no powiem tak, tutaj koledzy same plusy wymieniali, no ale powiedzmy sobie szczerze, że Polska to też jest rynek zbytu dla tych krajów. To nie jest tak, że oni to wszystko nam dają za darmo. No bo to jest też również dla nich rynek zbytu, gdzie mogą sprzedawać. Polska to jest 40-milionowy kraj. Dlatego trzeba też z tego punktu widzenia na to patrzeć. Co my mówimy? Przede wszystkim deregulacja prawa unijnego. Na zasadzie no nie może być tak, że gdzieś w Brukseli właśnie podejmują sobie, że, jakie będzie prawo w Polsce. I my w tym nie uczestniczymy, nie mamy wpływu, bo na tym wszystkim decydują Niemcy i Francja. No, po prostu, jeżeli mamy uczestniczyć w tym projekcie, to po prostu musimy wspólnie uczestniczyć i mieć realny wpływ. Ale żeby mieć realny wpływ, no to trzeba mieć silną gospodarkę. A jak widać, no wszystkie partie próbują nas zadowolić, nie wiem, wszystkimi różnymi przepisami, które tylko tu gospodarkę psują. Tak, ja bym chciał nawiązać do tego, co powiedziałem, że chodzi o silniejszy głos Polski w Europie. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład Niemcy czy Francuzi dbają tylko o swój interes. Niemcy potrafią dogadać się poza głowami Unii Europejskiej w sprawach Nord Stream i nie tylko. Francuzi są w stanie przez Holanda sprzedawać broń dla Rosji w sytuacji, gdzie za naszą wschodnią granicą drugi kraj jest atakowany i tak naprawdę
po części zagrożeni jesteśmy też my, bo pamiętajmy, że Rosja to nie jest przyjaciel i nie należy z dystansem go traktować. Oczywiście jakieś tam zabiegi ekonomiczne są potrzebne, ale w dłuższej perspektywie to na pewno nie możemy liczyć na to, że Rosja kiedyś przyjdzie i będzie chciała współpracować na zasadzie jakiejś bardziej otwartej reguły niż takiego niedźwiedzia, który wkracza i negocjuje. Więc Polska naprawdę powinna stworzyć taki system, że Europa Wschodnia jest silna i to my powinniśmy z racji bezpieczeństwa naszego geopolitycznego tworzyć sytuację, że Niemcy się liczą z naszym zdaniem i nie będą wykonywali manewrów w stylu porozumień ponad głowami europejskimi bez głosu Polski czy Europy Wschodniej. Dlatego ten wschodni temat jest bardzo istotny, bo my jesteśmy pierwszym krajem, który ewentualnie dostałoby po prostu po głowie, mówiąc wprost, ewentualnie w sytuacji napięcia pomiędzy Unią Europejską czy Europą, a w sytuacji wewnętrznej z Rosją. Więcej siły dla Europarlamentu, tak? Nie, ja uważam, że powinniśmy tutaj, to jest kwestia zabiegu po prostu, że kraje, które są związane z Europą Wschodnią, czyli powinny mówić jednym głosem, a jeżeli nawet nie mówimy jednym głosem, to powinniśmy mieć wspólne, podobne stanowisko co do kwestii polityki na pewno strategicznej Europy, bo Niemcy na nas się nie będą oglądali, tak jak teraz z imigrantami się nie oglądali. Angela Merkel powiedziała, zapraszamy was imigrantów, a w pewnym momencie powiedziała jednak, no może nie do końca, bo to nie jest dobre właściwość i zrzuciła na inne kraje, tak. Otwiera się, a później jeżeli widzi, że nie jest to dobre dla niemieckiej gospodarki czy dla sytuacji niemieckiej, to potrafią się jednak zblokować i my też powinniśmy tak patrzeć. Najważniejsze jest to, co jest dobre dla naszego kraju, bo my tworzymy polski rząd, polski system, jesteśmy Polakami i powinniśmy dbać o nasz wspólny interes, bo nikt o nas nie będzie dbał. Polska w sprawie imigrantów się postawiła, kwot nie ma, to raz. Dwa, jasne, Polska dla Niemiec jest rynkiem zbytu, tak samo jak jest partnerem, tak samo dla Niemiec, tak samo dla Niemiec Polska jest rynkiem zbytu dla Niemiec, Niemcy są rynkiem zbytu dla Polski, też partnerem. Tam idzie olbrzymi eksport, a handel zagraniczny napędza gospodarki. To jest kolejny powód, dla którego powinniśmy przystąpić do strefy euro, żeby przedsiębiorcy nie tracili kasy na przewalutowaniu. A tak teraz jest. Oczywiście musimy wstąpić do strefy euro, kiedy będzie wszystko... Tylko w momencie, kiedy zobaczmy, znaczy, ja nie jestem zwolennikiem prowadzenia euro z innego powodu. No widzimy, co się dzieje w strefie euro. No nie do końca to jest wiadoma sytuacja, jak to wszystko będzie wyglądało. Dzisiaj Niemcy... No tak, ale jeszcze niedawno Platforma Obywatelska chciała podjąć decyzję strategiczną z punktu widzenia Polaków, bo chcieliśmy zmienić walutę i nie wiadomo, jak by wyglądała ta sytuacja w tej chwili Polski. No nie spełniała, ale obiecywała, że spełniając z roku na rok mówiono, że będzie to prowadzenie. To też, ale to jednak dotyczy strefy euro, waluty euro. Jeżeli chodzi o euro, to przede wszystkim to jest tak, że w Polsce nie było kryzysu, bo mieliśmy złoty. Państwo ma dwie możliwości wpływania na gospodarkę. To jest polityka fiskalna albo polityka monetarna. Polityka fiskalna to jest to, że po prostu się buduje na przykład inwestycje infrastrukturalne i w ten sposób się napędza gospodarkę. Polityka monetarna to jest na zasadzie deprecjacji waluty, żeby towary stały się atrakcyjne, żeby one mogły jechać na eksport. Jeżeli sobie zabierzemy jedną z możliwości polityk kierowania, czyli oddamy politykę monetarną do Brukseli, to zostanie nam polityka fiskalna. Polityka fiskalna, mając dług pod próg konstytucyjny, spowodowałoby stagnację, tak jak jest w Portugalii, Grecji i tak dalej. Dzięki temu, że mieliśmy złoty, mogliśmy prowadzić politykę monetarną, uniknęliśmy kryzysu. Kraje, które nie miały polityki, nie miały możliwości prowadzenia polityki monetarnej, Portugalia, Hiszpania, Włochy, znaczy Włochy, Grecja, chociaż Włochy to inna sprawa, one wpadły w kryzys. To jest tak, jak uzależni to od czynnika, więcej słońca jest w Grecji, Hiszpanii, Portugalii niż w Polsce, nie? Polityka monetarna to nie jest to, dzięki czemu nie było kryzysu w Polsce. Nie było żadnego kryzysu strefy euro. Był kryzys finansowy poszczególnych państw. Grecy, którzy po prostu łgali wszystkim w oczy i zadłużali swoje państwo, byli skrajnie nieodpowiedzialni. Problemy we Włoszech, też nieodpowiedzialna polityka fiskalna. Problemy w Hiszpanii wynikały z przeinwestowania sami sektora prywatnego. Sami nieodpowiedzialni w tej chwili. Ale nie było kryzysu strefy euro. Przykłady. Ale Niemcy mają to euro, Francja ma to euro, kraje bałtyckie mają euro, byłem ostatnio, rozmawiałem dużo w krajach bałtyckich, wszyscy są zachwyceni euro. Łotysze to po prostu
mówią, że to jest najlepsza decyzja w historii ich krajów. Zgoda. Małe kraje, oczywiście wiadomo, że argumenty to są małe kraje. Słowacy są zadowoleni z euro, nasi sąsiedzi też wychodzą z podobnego, też z Grupy Wyszehradzkiej razem z nami. Gdzieś musimy sobie, no okej, okay, możemy się bawić w tą politykę walutową, ale jeżeli... Ostatni komentarz przyjdzie na publiczność. Mówię się, polityka, wspólna waluta ma sens, jeżeli gospodarki są o podobnym rozwoju gospodarczym. Jeżeli teraz możemy powiedzieć, że jadąc do Niemiec można powiedzieć, że 1 zł to 1 euro, no to nie jest ten sam poziom rozwoju gospodarczego. Z naszej strony to jest wszystko, może ktoś nas publiczny. Ja mam pytanie. Dobrze, może proszę pan tej na pierwszy. Dobrze, bo pan wspominał o tym, że państwo nie powinno ingerować w życie gospodarcze obywateli, tak? To jak w takim razie odniósłby się pan do kwestii zawodności rynku? Jeszcze jedna uwaga, żeby około minuta na odpowiedź. Znaczy tak, jeżeli chodzi o zawodność rynku, znaczy ja nie mówię, że państwo powinno być wyeliminowane i w ogóle nie funkcjonować. Przede wszystkim państwo powinno koncentrować się na podstawowych wartościach, znaczy na podstawowych działalnościach, czyli bezpieczeństwo, sądownictwo, sprawna demokracja, czyli władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownictwo. To musi funkcjonować, to po prostu nie funkcjonuje. Ale ja tu mówię właśnie o zawodności rynku samego w sobie, a nie innych obszarów życia. I teraz tak, mając przede wszystkim na tym powinno być sedno państwo, rola państwa powinna się skupiać. Teraz mając to uregulowane, a do tego nam jeszcze strasznie daleko, powinna ingerować właśnie, eliminować te zawodności rynku, ale nie w znaczącym stopniu. Na zasadzie obywatel niech sobie działa sam. Na zasadzie ma dwie ręce, dwie nogi, głowę na karku, no to potrafi sobie, że tak powiem, chyba potrafi sobie zadziałać, znaczy zadziałać, żeby mu zarobić. I teraz tak, jeżeli jest sytuacja taka, że są choroby, niepełnosprawności, no to okej, okay. Tutaj oczywiście najbardziej państwo powinno wchodzić. Ale jeżeli ktoś ma na zasadzie dwie ręce, dwie nogi, głowę i jest zdrowy, no to niech państwo mu się nie... Zakłada pan, że człowiek jest homo economicus, tak, że wszystkie jego decyzje są racjonalne, jeżeli chodzi o... No, znaczy, ja powiem tak, ja wierzę w obywateli. No, na zasadzie no, obywatel ma głowę na karku i będzie sobie robił na złość. Na zasadzie. To jest takie założenie. Kto jeszcze było pytanie? Tak, nazywam się Nowoczesny. Jeżeli wejdziecie do Sejmu, to z kim będziecie wyżej na licję? Kolejny raz pytanie dostaję. Z każdym, kto będzie realizował nasze postulaty. Raczej nie będzie to Prawo i Sprawiedliwość, bo nawet jak zobaczycie na barometrze wyborczym, jeśli chodzi o postulaty Nowoczesne, a postulaty Prawa i Sprawiedliwości, to są dwa różne bieguny. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to ona jest gdzieś po środku. My jesteśmy światopoglądowo utożsamiani bardziej z wolnością. Trudno, żeby się odcinać od środowiska, po części wolności i z gospodarką wolnorynkową. No, Korwin raczej nie wchodzi w grę ze względu na kwestie światopoglądowe, które są gdzieś jakimś fantazmatem. Kukiz tak naprawdę nie wiem, gdzie jest umieszczony w tym barometrze, gdzieś po środku, bo nie wiedzieli, gdzie go zakwalifikować. No, Partia Zieloni, Zjednoczona Lewica, czyli to, co wykiełkowało z SLD i Twojego Ruchu. No, światopoglądowo pewnie gdzieś znajdziemy jakieś porozumienie, ale nie wiem, czy w kwestiach gospodarczych tak fundamentalnych, jak obniżenie wieku emerytalnego, czy podwyższenie wieku emerytalnego, czy płaca minimalna, czy godzinowa stawka, to pewnie tu nie znajdziemy porozumienia. No ale nie jestem też zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby wszyscy się porozumieli przeciwko jednej partii. Jeżeli dojdzie do tego, że wygra Prawo i Sprawiedliwość i będzie miała większość bezwzględną, ale Boże uchroń, no to nie sądzę, żeby Nowoczesna zdecydowała się zawrzeć koalicję tylko ze względu na to, żeby dojść do władzy. Bardziej chodzi o kierunki programowe i realizowanie postulatów. Pytanie z tyłu mamy. Tak, ja mam takie samo pytanie, proszę do pana ze Zjednoczonej Lewicy. No to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo jak zwykle ja nie lubię bawić się w tybologię. Zobaczymy 25. Jakie będą wyniki wyborów. No czy pytanie jest też, czy będziemy mieć 8%, czy 11%, czy 12%, czy 5%. Jeżeli będziemy mieć 5%, to już będzie pozamiatane, bo jesteśmy koalicją, więc musimy przejść 8% próg wyborczy.
I teraz pytanie, no jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miał 50% plus 1, no to już chyba nie będzie. Pytanie będzie wtedy bezzasadne, bo wiadomo, kto będzie rządził. No. Na pewno nie będziemy z PiS-em, wiadomo, światopoglądowo. Pewnie też nie z Korwinem, też dlatego światopoglądowo. No i też tak naprawdę to konglomerat partii, więc tutaj wiadomo, jakieś Platformą. Z Platformą tak naprawdę trochę współrządzicie, no niektórzy gdzieś tam w samorządach. To będzie ale tam moje pytanie, że chodzi o centralną, a samorządową, tak? Znaczy ja tylko powiem, że pytanie jest jak najbardziej zasadne, bo w systemie proporcjonalnym partyjnym obecnym nie ma możliwości, żeby jedna partia uzyskała władzę. Żeby miała większość bezwzględną. Także tutaj jak najbardziej zostaje. Po prostu to system nie pozwala na to. System większościowy, na takim, do którym jesteśmy, my się opowiadamy, to jest właśnie to, że rządzi jedna partia, wiadomo kto, jest wtedy wiadomo kogo rozliczać. Wtedy wiadomo kogo rozliczać, a o tym możemy porozmawiać tak. Dłużej, bo to nie jest tak, jak pan mówi, że zabetonujemy. Znaczy ja pytałem kiedyś przedstawiciela waszej partii, jaki ma być to na wzór Wielkiej Brytanii, czyli system, który zapadkowo by zabetonował całkowicie scenę polityczną i nie byłoby miejsca ani na ruch Kukiza, ani na Nowoczesną, ani na Zjednoczoną Lewicę. PiS i Platforma, tak jak Partia Pracy i Konserwatyści Wielkiej Brytanii. Prosimy. Na początku. To generalnie ogólnie pytanie do ZUS-u. Jak rozwiązać to, żeby pracodawca chciał płacić ZUS i faktyczną pensję? Bo teraz często zdarza się, że pracodawca daje najniższą pensję faktyczną i płaci najniższy ZUS. Ale pod stołem oddaję resztę tej całej pretensji. No to jest temat, który bardzo jest istotny, dlatego że dzisiaj niezależnie od tego, ile zarobimy, jaki mamy obrót, no musimy zapłacić, co tak naprawdę zabija pewną perspektywę, bo przedsiębiorca, który prowadzi warzywniak, fajną, małą działalność gdzieś lokalną, no tak naprawdę musi być na stałym poziomie obrotu, bo jeżeli nie będzie, to nie ma zysku, jak nie ma zysku, no to nie ma czego zapłacić, no i zaczyna się robić potężny problem. No po prostu jest likwidowany, bo upada. Więc na pewno tutaj jakaś proporcja zachowana, że albo zmniejszenie tej stawki na ZUS by było jakimś swoistym rozwiązaniem. Czym mniej obciążeń dla przedsiębiorców, a szczególnie małych, tym lepiej dla nich i tym większy rozwój gospodarki, tym większy sukces dla Polski, a ci giganci powinni być troszeczkę uspokojeni, żeby po prostu wyrównać szanse na zasadzie takiego zdrowego rynku, a nie takiej dominacji na przestrzeni gospodarczej. Tak, no, jeśli chodzi o ZUS, to idealnym rozwiązaniem jest jednolity kontrakt, który proponuje Platforma Obywatelska. To jest koszt, który budżet państwa jest w stanie wziąć na swoje barki. Przejmie finansowanie składek ZUS i NFZ, które zostaną, ale nie będą pobierane ani z kieszeni pracodawcy, ani z kieszeni pracownika. Tak jak wspominałem, dzięki temu zmaleje koszt ubruttowiony współpracy z pracy między pracodawcą a pracownikiem, czyli ten koszt ponad kwotę brutto, który jest wprowadzany przez pracodawcę i zwiększy się kwota netto, czyli więcej będziemy mieli w kieszeni, a pracodawcę, pracownik będzie kosztował mniej. Dzięki temu powinniśmy zachęcić pracodawców do tego, żeby zatrudniać ludzi na podstawie właśnie jednolitego kontraktu. Żeby zostawić jakieś furtki dla studentów na przykład albo emerytów, chcemy zachować w minimalnym stopniu umowy cywilnoprawne, które są ozusowane do najniższej krajowej. W takiej formule powinny pozostać na kontrakty krótkoterminowe dla studentów i emerytów na przykład. Mogę być złośliwy, przepraszam. Krócemy, ale potrzebujemy 12 lat wtedy. Bo tak rozumiem, że platformy, dwie kadencje jeszcze 4. Nie, programy są konkretne lata. NFZ, nie będzie to pokrywane ani przez pracodawca, ani przez pracownika. Pytanie przez kogo? Pewnie przez podatnika, więc na końcu ktoś za to zapłaci. I druga rzecz. Większość z komitetów proponuje walkę z umowami tak zwanymi śmieciowymi, ja mówię cywilnoprawne. Nie, chyba jesteśmy jedyną osobą, która mówi, że nie wolno, znaczy nie warto walczyć z umowami cywilnoprawnymi. To są elastyczne formy zatrudnienia, które w dużej mierze umożliwiają nam, ludziom młodym, wejście na rynek pracy. Czy przy nieposiadaniu odpowiedniego doświadczenia zawodowego, przy wejściu na rynek pracy, no my musimy mieć taką formę zatrudnienia, która będzie w miarę elastyczna. No pracodawca dziś, jeżeli ma zapłacić 1750 zł, jeszcze z kosztami pracy jest to ponad 2200 zł, pokryć nasze stanowisko pracy, a nasza praca jest warta, załóżmy, 1500 zł, no to on nas nie zatrudni, stąd powstaje szara strefa.
Znaczy, ja uważam osobiście, że płacę minimalną powinno regulować się na poziomie wojewódzkim, dostosowaną do uwarunkowań w danym województwie. Nie powinna ona być narzucana odgórnie. To w dużej mierze blokuje zatrudnienie również ludzi młodych, to tak jest. Dobrze, ostatnie pytanie tam z tyłu było. Dzień dobry, ja mam pytanie o polską energetykę i polskie górnictwo. Co zrobić z nieregularnymi kopalniami oraz na czym w przyszłości powinna opierać się polska energetyka? Czy na jakby surowcach, które mamy tutaj w Polsce, czy na przykład na energii atomowej, czy bardziej ekologicznej? To może ja zacznę jako przedstawiciel. Na pewno wszyscy się ze mną nie zgodzą. Absolutnie. Energia atomowa jest jakąś bzdurą, dlatego że to jest taka sama kopalina i pewnie też bylibyśmy uzależnieni od Rosji w dostawach surowców energetycznych do tej elektrowni. Po drugie, wszystkie budowane współcześnie elektrownie atomowe przekroczyły swoje budżety o jakiejś nieskończonej ilości procent. Po trzecie, taką alternatywą dla tego to jest to, co robią Niemcy, czyli tak zwany smart grid, czyli inteligentna sieć, czyli rozlokowanie małych producentów energii po całym tym. Zawsze gdzieś świeci słońce, zawsze gdzieś wieje wiatr, energia prosumencka. To jest rozwiązanie, spalanie generalnie biomasy w elektrowniach węglowych, to jest też jakaś tak naprawdę fanaberia, bo pokazują to ekologicznie wycinamy lasy, czy wycinamy lasy równikowe pod uprawę palm energetycznych, więc to tak naprawdę żadna różnica, czy będziemy kopać węgiel, czy wycinać lasy równikowe dla nas, jeżeli chodzi o zielonych, to tyle. Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie o energetykę. Tak naprawdę żadna z opcji nie wie, co z tym zrobić. Ja wam powiem tylko tyle, że za kilkanaście lat będziemy kupować węgiel. Jak już wyeksploatujemy całe nasze górnictwo, to będziemy kupować węgiel z Chin. Energia, wszędzie świeci słońce, w Polsce jesteśmy nieodpowiednio nasłonecznieni, żeby eksploatować słońce, więc ona będzie bardzo droga i nieefektywna. To samo z energią wiatrową. Dlatego mówię, że będziemy eksploatować prawdopodobnie węgiel chiński, który jest nawet w niektórych miejscach, znaczy jest tańszy niż węgiel polski. A jeśli chodzi o obecną sytuację w górnictwie, uważam, że dobrym rozwiązaniem jest prywatyzowanie na wzór niektórych kopalni, które zostały, spółek węglowych, które zostały sprywatyzowane, dziś dobrze funkcjonują i pokazują, że można, bez przywilejów emerytalnych, z których korzystają nie tylko pracownicy tam dołowi, górnicy dołowi, tylko też cały aparat, który siedzi na górze. Energetyka. Kluczowe, strategiczne ośrodki energetyczne, do tego sieć energetyki prosumenckiej, plus również w ograniczonym stopniu, ale stale powinniśmy rozwijać sektor tak zwanej zielonej energetyki. Natomiast jeśli chodzi o górnictwo, to już teraz kupujemy węgiel z Australii, ponieważ jest tańszy od polskiego. W tym momencie niektóre z naszych, z Australii też. W tym momencie wydobywamy węgiel na przykład na poziomie 1,5 kilometra, co jest absolutnie nieopłacalne. Ten węgiel jest poza tym kiepskiej jakości, jest zasiarczony, a na takiej głębokości opłacalne jest wydobycie diamentów. No, nierentowne kopalnie powinny zostać prywatyzowane bądź likwidowane, jeśli nie ma żadnego nabywcy. Nie możemy pompować w kółko środków w górnictwo. Nie zgadzam się z decyzją rządu sprzed kilku miesięcy. Uważam, że była błędna, ponieważ dość, raz trzeba skończyć z przywilejami w górnictwie, dwa, nie możemy pompować nierentownych przedsiębiorstw. Krótki komentarz. To też trzeba sobie odpowiedzieć pytanie, że jeżeli zaczniemy budować sensownie, czyli autonomicznie, to mówię na początku, czyli zużycie energii będzie na poziomie domu, na poziomie 15 kW, a nie 50 czy 100, to tej energii z wiatru, czy ze słońca, czy z czegokolwiek innego zielonej, będziemy potrzebować odpowiednio mniej. No. Jak budujemy tak, jak budujemy i takie są normy, jakie są normy budownictwa, no to wiadomo, no to potrzebujemy nieskończonej ilości energii, żeby to wszystko ogrzać i ogrzać, no to po prostu ogrzać. Myślę, że to jest wszystko. Bardzo dziękujemy za debatę. Brawo.